Proszę Państwa, następny film jest bardzo, bardzo ciekawy, pouczający, wzruszający, nakreślający, jak to wygląda życie polityczne w Polsce, w tej mafii sądowniczo-prawniczej, policyjnej, gospodarczej, politycznej. Bardzo zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu i jeżeli mogę prosić, proszę o subskrypcję, łapki w górę. Nie wiem, czy ten film się utrzyma, bo pewnie i mi skasują panu stonozę. Będę chciał go przerzucić może gdzieś indziej jeszcze. Niestety nie umiem się posługiwać ani Telegramem, ani innymi. Ale prawdopodobnie tam otworzę swoje konto. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Dobrego dnia, bo po takim filmie trudno powiedzieć o dobrym samopoczuciu. Dziękuję. To jest zwyrodniały kraj takich zwyrodnialców, którzy potrafią jednego dnia z szanowanego człowieka zrobić śmiecia i ze śmiecia zrobić człowieka. I to uchodzi bezkarnie. I nie jest ważne, czy to PiS, czy Platforma, czy jakakolwiek inna partia. Po prostu, jeśli jest prikaz zniszczenia kogoś, to zniszczenie w tej głupiej Polsce odbywa się natychmiast. W wieku 20 lat przyjechałem do Warszawy. No i zawsze kręciła mnie w jakiś sposób polityka. To znaczy, miałem aspiracje do tego, żeby gdzieś zaistnieć w świecie polityki. Więc w pewnym sensie sam sobie jestem winien, tak? Bo ten zły dotyk polskiej polityki jest powodem tego, o czym dziś opowiadam. W roku 2002 przeprowadziłem udaną restrukturyzację pewnego znanego polskiego przedsiębiorstwa. W związku z tym w świecie poważnego biznesu poszedł już, że Stonoga radzi sobie w bardzo trudnych sytuacjach gospodarczych. Zapewne ta okoliczność legła u podstaw wystąpienia do mnie nowych zarządów spółek KFI Koloseum i Węglostal S.A. z prośbą o przyjęcie pełnomocnictwa dotyczącego windykacji dłużników Koloseum. Przekonany o tym, że przedstawią mi faktury, że coś ktoś u nich kupił, za coś nie zapłacił, pójdę z tymi fakturami do sądu, uzyskam nakaz zapłaty, a następnie do komornika i tak będzie wyglądała moja działalność. Tymczasem okazało się, że Józef Jędruch, który miał okraść Skarb Państwa na 350 milionów złotych, rozdał polskim politykom i ważnym funkcjonariuszom służb specjalnych pieniądze. Rozdał ich 170 kilka milionów złotych. Jakie były tytuły prawne? Tytułem prawnym były zaliczki, przedpłaty, zadatki. No, po pierwsze, funkcjonariusze publiczni z punktu widzenia prawa nie mogli przyjmować zaliczek. A cóż miałby zrobić zwykły Kowalski i ile to w finale miało kosztować, żeby dostać 7 czy 9 milionów zaliczki? Zgodnie z umową mogłem udzielać 30-procentowego dyskonta, to znaczy, że jeśli ktoś dostał 1 000 000 złotych, wystarczy, że oddał 700 tysięcy i był czysty. Politycy lewicy dostali summa summarum około 70 milionów złotych z Koloseum, a musieli oddać 21 mniej, czyli uzyskali 21 milionów legalnego dochodu, prawda? W bardzo krótkim czasie zwindykowałem dość poważne pieniądze. Nie wiedziałem, że to, że sprawa ta będzie miała tak zasadnicze znaczenie dla całego planu unicestwienia Zbigniewa Stonogi. Zaraz po tych windykacjach kolosalnych, w dniu moich urodzin, 17 października 2002 roku, rano o 6
w moim domu zjawiła się policja. To najczarniejszy dzień w moim życiu. Jakieś wielkie zamieszanie zrobiło się przy drzwiach. Zaczął dzwonić dzwonek. Po chwili drzwi zostały wyłamane i do domu weszli uzbrojeni po zęby policjanci. Jeden z nich stanął przed moją żoną i mówi, czy pani wie, co zrobił pani mąż? Żona powiedziała, no nie, nie wiem. Pani mąż jest pedofilem. Pedofilem z dworca centralnego. Tego dnia nie da się zapomnieć. Po kilku godzinach przeszukań w domu zawieziono mnie na komisariat policji, kolejowy komisariat policji na dworcu centralnym. Tam po kilku godzinach miałem zostać komuś okazany. Nie wiedziałem jeszcze dokładnie w jakiej sprawie, wiedziałem tylko, że zarzut ogólny mnie dotyczący to pedofilia, pedofilia z dworca centralnego. Po kilku godzinach trafiłem do pokoju okazań przez lustro weneckie. Ktoś nie domknął drzwi i słyszę głos, że nie, to nie ten pan, ja nie znam tego pana. Ale jak to nie znasz? Przecież mówiłeś z całą pewnością, że to jest ten człowiek. Miałeś tak powiedzieć. Jeszcze raz głos, który słyszałem, powiedział, nie, nie znam tego człowieka. To było apogeum afery pedofilskiej w Polsce. Afery z dworca centralnego. Gdyby w tamtym czasie był choć cień dowodu mojej winy, na pewno nie zostałbym po chwili zwolniony z tego zatrzymania. Zostałem zwolniony, a śledztwo toczyło się swoją drogą. Kiedy ten mój najbardziej dramatyczny dzień w życiu się zakończył, nie wiedziałem, co dalej z sobą robić. Grunt załamał mi się pod nogami. Nie wiedziałem, co myśleć, jak popatrzeć żonie w oczy, jak popatrzeć rodzinie w oczy. Nie miałem żadnego pomysłu. Po chyba 2 tygodniach zaproponowano mi wyjazd na placówkę do Niemiec, gdzie miałem wykonać pracę naukową w ramach zlecenia poselskiego. Siedząc sobie przed komputerem, przeglądałem chyba jakiś portal polski, patrzę, a tam moje zdjęcie i informacja o liście gończym. Nie zastanawiałem się ani chwili, wsiadłem w samolot, przyleciałem do Warszawy i już następnego dnia zjawiłem się u sędziego Jankowskiego, który podpisał się pod tym listem gończym. Facet był strasznie zdziwiony tym, że no, dzień dobry panie sędzio, nazywam się Zbigniew Stonoga, jestem poszukiwany listem gończym, który pan podpisał, o co w sprawie chodzi. Tak jak mówiłem, sędzia wezwał policję, przyjechała policja lokalna, chyba z Bydgoszczy, która nakazała mi oczekiwać, bo przyjedzie ktoś inny. Przyjechali ci policjanci z Warszawy, mówią, ale po co ty przyjechałeś, weź stąd wypierdalaj, co ty tu chciałeś, więc to mnie szokowało, tak? Wykręciłem numer do oficera dyżurnego kraju Komendy Głównej Policji. Mówię, proszę pana, nazywam się Zbigniew Stonoga, podałem mu swój PESEL, jestem poszukiwany listem gończym, przyjechały już 2 patrole policji, siedzę z sędzią Jankowskim na korytarzu, nikt mnie nie chce zamknąć. Godzinę po tym telefonie zostałem doprowadzony do leżącego 20 metrów od sądu aresztu śledczego w Inowrocławiu. Po wejściu na teren zakładu aresztu śledczego w Inowrocławiu faksem zaczęły nadchodzić informacje dotyczące spraw, które zawisły przeciwko mnie i spraw, w których poszukiwany byłem. Okazało się, że wtedy było to 89 postępowań karnych, które toczyły się przeciwko mnie. 89. Jak dziś pamiętam, że funkcjonariusze Służby Więziennej nie nadążali wymieniać rolek w faksie, bo tych dokumentów przyszło 4 rolki. W tym Inowrocławiu pobyłem 15 dni i zawieziono mnie do Warszawy. Po przywozie do Warszawy przedstawiono mi zarzut,
Nie, ten, o którym mówiłem, że dostarczyłem towar do wsipu, on jest mniej warty o 80 tysięcy złotych. Po 3 dniach z Warszawy przewieziono mnie do Katowic. W Katowicach przedstawiono mi zarzut, że jako szef tamtejszego urzędu marszałkowskiego zalegalizowałem samowolę budowlaną w postaci garażu. No nikomu nie przyszło do głowy sprawdzić, że Zbigniew Stonoga nigdy nie był pracownikiem urzędu marszałkowskiego w Katowicach. Ale zarzut postawiono. Z Tarnowskich Gór zawieziono mnie do Poznania. W Poznaniu przedstawiono mi zarzuty udziału w mafii paliwowej. Z Poznania przewieziono mnie do Częstochowy. W Częstochowie przedstawiono mi zarzut oszustwa jakiegoś człowieka i tak dalej, i tak dalej. I tak w sumie przewożono mnie w latach 2004-2006 63 razy. To oznacza, że ponad 200 dni spędziłem w samochodzie transportowym typu stary. Po przedstawieniu mi 89 zarzutów w 89 miejscach na terenie Polski, jeden po drugim albo zostały sprawy umarzane, albo sądy nie decydowały się na przedłużanie mi tymczasowego aresztowania w tych sprawach. W którymś momencie doszło do sytuacji, w wyniku której ja już byłem 2 lata w więzieniu, a nagle nie było tytułu prawnego do dalszego przetrzymywania mnie w tym więzieniu. Bo wyroki w sprawach, które poszły z aktami oskarżenia do sądów, jeszcze nie zostały ogłoszone, a zatem nie można było niczego zaliczyć, bo nie było wyroku. Miałem wtedy kartę kredytową z dużym limitem i na dzień za mojego zatrzymania zużyłem z tej karty 19 900 zł. Kiedy te wszystkie sprawy poupadały, ktoś wpadł na pomysł, że przecież można Stonogę skazać za niespłacenie tego debetu na karcie kredytowej 19 tysięcy złotych. Za ten czyn, jako pierwszy raz w życiu karanego, skazano mnie, uwaga, na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a w wyroku zastosowano przepis artykułu 64, czyli recydywy. Mimo, że nigdy wcześniej nie wykonywano wobec mnie kary pozbawienia wolności, zacząłem się burzyć. No mówię, jak to? No ja nie jestem recydywistą, nie byłem skazany, nie odbywałem kary. Moja apelacja i mego obrońcy została odrzucona i pierwsza kasacja uznana za oczywiście bezzasadną. Wreszcie marzenia moich oprawców się spełniły. Stonoga mógł być co najmniej na 3,5 roku w więzieniu. Od początku tej sprawy, pomijając już kwestię mojej oczywistej niewinności, podnosiłem okoliczność, która musiała wzruszyć to postępowanie, a mianowicie taką, że no nie byłem karany, nie jestem recydywistą, nie chcę siedzieć z recydywistami, nie chcę podlegać prawu jak recydywista. To są większe ograniczenia, większe obostrzenia wykonywania takiej kary. Zgłosiłem się zatem do Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest zbyteczna instytucja, szkoda pieniędzy na to. To trzeba zamknąć. Zadzwoniłem i napisałem listy do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. No szkoda też pieniędzy na to ustrojstwo. Ja mam prośbę i apeluję do zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce. Proszę was, reanimujcie waszą klinikę niewinnych, bo nikomu nie pomagacie, szkodzicie, niszczycie ludzi, przedmiotowo traktujecie ludzi. Taki jest mój zarzut w stosunku do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wreszcie postanowiłem, że zrobię to po swojemu, bo w którymś momencie okazało się, że brak kultury osobistej i chamstwo działa, że to jest jedyny lek w głupiej Polsce na głupi wymiar sprawiedliwości. Wziąłem zatem kartkę papieru A4 i napisałem pismo do ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro. Skurwiele, zróbcie coś wreszcie z moją sprawą, siedzę nielegalnie. I takie pismo wysłałem. Że pan minister wiedział, jakie panują warunki w więzieniach, zapakowałem jeszcze do koperty kilkadziesiąt karaluchów, które znalazłem w celi. 3 tygodnie później zostałem podany badaniom psychiatrycznym. Niestety, ku zaskoczeniu moich oprawców, biegli stwierdzili, że nic mi nie dolega. W czasie, kiedy jeszcze byłem w więzieniu, odwiedziła mnie matka, 70-letnia wówczas. Po jej widzeniu w
funkcjonariusze służby więziennej twierdzili, że coś ode mnie wynosi. Dokonano przeszukania osobistego. Wszyscy wiemy, co to przeszukanie osobiste, tak? Rozebranie do naga. Doznała zawału serca rozległego. Zmarła później na schodach szpitala z powodu strajku lekarzy. Nikt nie chciał jej przyjąć. Matka przestępcy, pedofila. Po co? Poszanowanie praw człowieka w więzieniu jest równe zeru. Ja sam dostawałem spleśniały chleb, potwierdził to prokurator okręgowy w Lublinie w postanowieniu dotyczącym jednego ze śledztw, które zainicjowałem. Bardzo dużo zainicjowałem śledztw w więzieniu przeciwko służbie więziennej. Takim spektakularnym moim działaniem była sytuacja, kiedy chciałem zemścić się na tych osobach, które wydały rozkaz podwładnym przeprowadzenia kontroli u mojej matki. Był taki funkcjonariusz, nazywał się Bryś, Brysiewicz. Wszyscy tak mówili Bryś. I to on wydał polecenie przeszukania osobistego mojej matki. Przeszukania, którego w istocie nie przeżyła. Przez rok czasu polepszałem moje z nim relacje. Opowiadałem mu, jaki jestem bogaty, jak mam sieć hurtowni, sklepów z komputerami, sprzętem elektronicznym. Uwierzył w to wszystko. A później ja byłem osobą skazaną, więc mogłem legalnie dzwonić z aparatu telefonicznego, który był na oddziale mieszkalnym raz w tygodniu. Wykonałem telefon do swego przyjaciela, poprosiłem go, żeby kupił w MediaMarkt komputer, drukarkę, telewizor plazmowy. Mieli też polecenie, ażeby to obfotografować, numery seryjne tych sprzętów, a następnie wręczyć to w moim imieniu dla Brysiewicza. No to spowodowało, że mogłem więcej sobie dzwonić, kiedy tylko chciałem, jako osadzony bardzo, z bardzo negatywną opinią ze strony służby więziennej. Zostałem przyjęty do pracy, a praca w więzieniu nie chodzi o zarobki, chodzi o to, że się ma więcej wolności w niewoli, bo chodzi sobie po oddziale, rozdaje jedzenie, ma kontakt z innymi osadzonymi, że w którymś momencie byłem takim więziennym adwokatem wielu osadzonych. Dla wielu napisałem apelacje, które czasami napotykały się na uznanie sądu, więc szybko poszła w więziennych strukturach fama, że Stonoga jeszcze świetnie pisze apelacje i wielokrotnie doprowadził do zwolnienia więźnia, więc to dawało mi trochę więcej swobody. No, poczekałem, aż Bryś będzie miał to wszystko u siebie w domu. Następnie, używając podstępu, zawiadomiłem prokuraturę o tym, że przyjął ode mnie korzyść majątkową w zamian za lepsze traktowanie. Prokurator pojechał na miejsce tego domu, dokonano przeszukania. Ujawniono podczas tego przeszukania te rzeczy, których wcześniej zdjęcia numerów seryjnych i paragon zakupu zostały zabezpieczone. No i czekałem rok, no ale ku mojej wielkiej uciesze ten pan w mundurze strażnika więziennego był wyprowadzany z oddziału mieszkalnego z pracy w mundurze w kajdankach. W czasie, kiedy to wszystko się działo, zanim trafiłem do więzienia, no ja nie porozliczałem się z ludźmi za towar na przykład dostarczony do FSIP-u. Ludzie w pewnej części wynajęli mafiozów do windykacji mnie. Więc był taki moment, że miałem na głowie prokuraturę, policję, mafię wołomińską, której przywódcą był wtedy Jarosław Czeredy z pseudonim Długi, który zrobił mi straszną krzywdę, odebrał mi wszystko, co miałem w tamtym czasie. I siedząc w tym więzieniu, postanowiłem, że muszę coś zrobić ze swoim życiem, bo jak wyjdę na wolność, wcześniej czy później, to ono będzie wyglądało identycznie. Chciałem, na siłę chciałem rozliczyć swoich oprawców. W pewnej części udało mi się to, ale nie wszystkich. I postanowiłem, że coś z tą sprawą muszę zrobić. Kiedy byłem przewożony z miejsca do miejsca, jak wiecie, 200 dni to dużo na możliwości rozmowy z całym
jak gdyby światem polskich przestępców, mniej, bardziej ważnych w tym świecie, ustaliłem, że takim najgorszym dla przestępców człowiekiem prokuratury, nieugiętym, jest Grzegorz Masłowski i Grzegorz Giedrys z prokuratury apelacyjnej w Białymstoku. Nie myśląc wiele, kiedy byłem jeszcze w więzieniu, napisałem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, morderstwa i ukrycia zwłok, jakiego miałem się dopuścić. Oczywiście po 3 dniach trafiłem do prokuratury białostockiej, wchodzę do pokoju, siadam w pokoju przesłuchań. Prokurator mówi: dobrze, niech pan mówi, kogo pan zabił, gdzie są zwłoki. Mówię: panie prokuratorze, nikogo nie zabiłem, no to też nie ma zwłok. Ale opowiedziałem mu moją historię związaną z mafią, związaną ze światem polityki i z tym, co mi zrobiono, z kwestią Koloseum. Jak dziś pamiętam to spojrzenie tego człowieka, który gdyby nie jego bardzo wysoka kultura osobista, to pewnie by mi powiedział: facet jaki, ty jesteś pierdolnięty, idź się leczyć. Ale to był człowiek, który bardzo nie lubi przestępców. I żeby się zemścić na mnie, chciał sprawdzić kilka okoliczności. Po co? Po to, by przedstawić mi zarzuty fałszywego zawiadomienia organów ścigania o niepopełnionym przestępstwie i złożenia fałszywych zeznań. Kiedy chłop zaczął to sprawdzać, to po przestępców nie wysyłał samochodów z policją, tylko wysłał 6 śmigłowców, które poleciały do miejscowości Białka koło Szczecinka i tam z powietrza i z ziemi, przy użyciu wozów pancernych, dokonano zatrzymania herszta mafii wołomińskiej. Wraz z hersztem mafii wołomińskiej zatrzymano Dariusza Kutyłę, oficera dyżurnego kraju Komendy Głównej Policji, który mafii cały czas pomagał w realizowaniu zleceń, jakie mafia otrzymywała od członków lewicy, od prominentnych ludzi SLD, na komponowanie mnie w coś, co mogłoby przypominać przestępstwo. O co chodzi? Kutyła dawał mafii informację, że w takiego to a takiego dnia byłem kontrolowany samochodem na przykład we Wrocławiu. Mafia organizowała człowieka, który mówił, że Stonoga był tego dnia we Wrocławiu i go oszukał, wziął od niego, pożyczył pieniądze na gębę bez umowy. Zaraz później stawiano zarzuty. I teraz była półprawda, we Wrocławiu byłem. Dorobienie do tego przez zainteresowanych historii było łatwe. A ja się wyłgać nie mogłem, no bo we Wrocławiu tego dnia byłem, więc... I to wystarczyło, żeby stawiać mi zarzuty. Tylko to. Sprawy zdawały się iść ku końcowi, kiedy usłyszałem nowy zarzut. Kiedy dziś go cytuję, to zastanawiam się, czy wszystko dobrze z moją psychiką, ale zapewniam, że nie jest najgorzej, choć mogłoby być lepiej. Postawili mi zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, grupie Wyszkowskiej. I mój zarzut, cytuję go, brzmiał tak. Oskarżam Zbigniewa Stonogę o to, że w nieustalonym miejscu i czasie uderzył nieustaloną osobę celem zmuszenia jej do zwrotu nieustalonej wierzytelności. Proces trwał 10 lat, zakończył się miesiąc temu. Wyrok jest prawomocny. Zbigniew Ziobro, a konkretnie Irena Okrągła, zastępca prokuratora generalnego, 23 marca 2005 roku w sprawie 14 PR 1488/05 wnieśli kasację do Sądu Najwyższego. Zarzucili Sądowi Najwyższemu rażące naruszenie prawa procesowego i materialnego poprzez niesłuszne uznanie, iż Zbigniew Stonoga był recydywistą. 25 lipca 2006 roku Sąd Najwyższy w sprawie 2KK 86/06 wydał wyrok uchylający wyroki wobec mnie skazujące. To oznaczało, że już tego dnia powinienem był zostać zwolniony z więzienia. Jednakowo Sąd Najwyższy wysyłał nakaz zwolnienia do tej sprawy do aresztu oddalonego o 200 km z Warszawy aż 4 miesiące. Po prostu nikt przez 4 miesiące nie kazał mnie wypuścić.
Dopiero 24 listopada 2006 roku została mi zwrócona bezprawnie odebrana wolność i zostałem wypuszczony, zwolniony do domu. Myślałem, że to koniec moich kłopotów. 6 grudnia 2006 roku moja serdeczna przyjaciółka Danusia Chojarska zatrudniła mnie w jej biurze poselskim. W związku z tym na nowo zacząłem mieć możliwość kontaktowania się z ludźmi, którzy w parlamencie pracowali. I tak jak mówię, byłem przekonany, że to już koniec tego wszystkiego. Po wyjściu na wolność postanowiliśmy z żoną, że sprzedamy nasz dom pod Radzyminem, dlatego że wstyd było tam mieszkać. Ja byłem multiprzestępcą. Nie chcieliśmy już tam mieszkać. Daliśmy ogłoszenie do Gazety Wyborczej o sprzedaży naszego domu. Następnego dnia zjawił się potencjalny nabywca, który wszedł sobie do środka, popatrzył, tak jak ja to teraz robię, no ładny, wezmę. I następnego dnia ten dom kupił. Przez kilka kolejnych tygodni czuć było w powietrzu, że on, ten człowiek, który kupił dom, jakby na siłę chce być moim kolegą. Zaprasza gdzieś mnie tam na kręgle, dzwoni, pyta, co słychać i tak dalej. Było czuć, że to przejaskrawiony jest kontakt. W którymś momencie mówi, czy znana mi jest sprawa prokuratora Wojtalewicza. Ja mówię, no widziałem w telewizji, że jakiś prokurator został na gorącym uczynku przyłapany, kiedy przyjmował jakąś łapówkę od podstawionych policjantów, którzy mieli być przestępcami, tak? Którzy coś tam chcą kupić. Ja mówię, no to spotkajmy się. No, nie mówiłem mu, gdzie pracuję, ale umówiliśmy się w Sejmie, on przyszedł i przyszedł z prokuratorem Wojtalewiczem. I mówi, załatw, ty dobre masz układy z Ziobrą, przecież kasację ci wniósł. Załatw, że prokuratora nie uchylili mu immunitetu, żeby zdążył przepisać się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przynieśliśmy ci 500 000. Zimny pot mnie oblał, mówię, no dobra, no ja porozmawiam, ale to przyjdźcie później, bo muszę pójść zapytać. I kiedy oni tylko wyszli ode mnie, natychmiast powiadomiłem odpowiednie służby o tym, że taka propozycja została mi złożona. Kiedyś to była tajemnica państwowa, dziś już nie, sąd to odtajnił. W związku z tym mogę powiedzieć, że założono mi sprzęt utrwalający obraz i dźwięk. I pojechaliśmy przyjąć tą łapówkę. Do przyjęcia tych pieniędzy doszło na terenie Warszawy i wtedy to jest ten drugi moment, gdzie prokuratora Wojtalewicza jednego tygodnia drugi raz policja aresztuje. W tym czasie w tej pierwszej sprawie wydano zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej i został aresztowany. I wszystko byłoby fajnie w tej sprawie, gdyby nie to, czego się dowiedziałem później. Otóż były dwie ekipy. Ekipa Zbigniewa Stonogi, wymierzona w przestępcze działanie prokuratora, i ekipa ABW, wymierzona w Stonogę. A mój dom, kupiono za państwowe pieniądze, kupił go funkcjonariusz służb specjalnych. No. Ja tej sytuacji nie rozumiem. Znam ludzi z pierwszych stron gazet, to jest tajemnica Policzynela, tak? Znam większość i polskich polityków i dużo, bardzo znaczącą część dziennikarzy, ale na przykład kręciłem 3 dni po nocach film dla telewizji TVN z Tomkiem Sekielskim i Andrzejem Morozowskim. Nasiedzieliśmy się kupę czasu w tym hotelu obok siedziby budynków TVN-u. Tam jest taki hotel z klinkierowej cegły po lewej stronie z tyłu. Nagraliśmy super materiał i kiedy doszło do decyzji, najpierw szeszona, bo ktoś kazał to nagrywać, to kosztowało. Było natychmiast spowodowanie sytuacji, w której ten materiał nigdy w TVN-ie nie poszedł. Zaproponował mi Rutkowski, którego osobiście wyjąłem z więzienia, któremu zapewniłem obronę adwokacką, Krzysztof Rutkowski, załatwił mi cudowne dziecko dziennikarstwa polskiego, czyli pana Przemysława Wojciechowskiego, laureata jednej z bardzo prestiżowych nagród dziennikarskich w Polsce. On powinien dostać, ten człowiek, za swoją pracę chuja roku.
Powinna być taka nagroda dla najgorszego dziennikarza, dziennikarza, który nie realizuje podstawowych celów społecznych, jakie ma wpisane w swój, swoją specyfikę działalność dziennikarską. On powinien dostać takiego skurwysyna roku za to, co mi zrobił. A on zrobił reportaż, obiecywał, że pokaże to, co wtedy było do pokazania, ówcześnie te wyroki uniewinniające na Sąd Najwyższy. Tymczasem pojechał do sądu do Opola i zrobił materiał o stonodze o szarej eminencji lepera o pedofilu. Tak? Nie patrzył na to, że nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie wyroku na przykład wskazującego. Tylko pojechał w czasie, kiedy ten proces jeszcze trwał, był w toku. Zrobił materiał o pedofilu, więc to w pewnym sensie zraziło mnie do mediów. Nie ufam dziennikarzom, choć chciałbym, żeby ta moja sprawa ujrzała światło dzienne, żeby szersza publiczność mogła się zapoznać z tym, co było możliwe, co jest możliwe w demokratycznym państwie prawa, jak straszne katusze można zafundować w ramach rzekomego wymiaru sprawiedliwości. Ja myślę, że na Białorusi nie jest gorzej. Tylko tam z góry wiadomo społeczeństwu, że nie może prawie niczego. A u nas mówi się społeczeństwu, że ono może wszystko, a w istocie nie może nic. Nie wiedziałem do końca, jak te wszystkie sprawy się zakończą, bo te procesy nadal trwały. I tak, w sprawie o pedofilię zostałem uniewinniony wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie 2K 177/07. Prokuratura odwołała się od tego wyroku, jednakowoż Sąd Okręgowy w Opolu utrzymał ten wyrok w mocy. W sprawie mafii paliwowej przed Sądem Rejonowym w Turku zostałem uniewinniony od zarzutu popełnienia tego przestępstwa. W sprawie Sądu Rejonowego w Ostrowie Mazowieckiej, czyli tam, gdzie miałem uderzyć nieustaloną osobę w nieustalonym miejscu i czasie, zostałem uniewinniony. W sprawie oszustwo na rzecz Jacka Pawlaka, gdzie miałem go okraść na jakieś laptopy, które dałem do WSIP-u, za które mi nie zapłacono, zostałem skazany w sądzie pierwszej instancji, w sądzie rejonowym w Łominie w sprawie 2K 680/05. Napisałem apelację od tego wyroku i to jedyna chyba taka sprawa w Polsce, a jeśli nie jedyna, to bardzo rzadki przypadek, że sąd apelacyjny, który jak gdyby nie bada drugi raz, nie prowadzi postępowania dowodowego, zmienił ten wyrok Sąd Rejonowego w Wołominie w ten sposób, iż mnie uniewinnił. On był natychmiast prawomocny. W sprawie wyłudzenia sprzętu elektronicznego, który dostarczyłem do WSIP-u, zostałem uniewinniony wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. W sprawie wyłudzenia kolejnych pieniędzy od ludzi na sprzęt, który dostarczyłem do WSIP-u, zostałem uniewinniony wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołominie. W sprawie mafii udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zostałem uniewinniony prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie. We wszystkich sprawach, w których stosowano wobec mnie tymczasowe aresztowanie, nawet na krótki czas z listu gończego, bo jak wiemy, z listu gończego tymczasowe aresztowanie trwa 30 dni, później sądy je przedłużają lub nie. U mnie takiej potrzeby nie było. We wszystkich sprawach, w których byłem oskarżony, zostałem uniewinniony prawomocnymi wyrokami. W sumie łącznie wyroków w moich sprawach wydano 114. Czyli w finale mam 114 uniewinnień. Nie mam pojęcia. To wszystko jest takie racjonalne, tak już teraz odległe w czasoprzestrzeni, że trudno jest się dzisiaj nad tym racjonalnie zastanawiać. Ale można powiedzieć na kanwie tych moich doświadczeń, że ja żyję w jakimś pierdolniku. To nie jest państwo prawne. Państwo, które niszczy młodego człowieka tylko dlatego, że jego wiedza może komuś zagrażać, nie jest demokratycznym państwem prawa. Państwo, które doprowadza do tego, że człowiek przestaje mieć smak życia, państwo, które morduje matkę takiego człowieka pozbawionego wolności, rękoma funkcjonariuszy służby więziennej
i niezadowolonych z życia lekarzy, którzy strajkują i nie przyjmują jej w odpowiednim czasie do szpitala, to jest chore państwo, to jest państwo, które nie istnieje. Ten film ma też uzmysłowić ludziom, którzy boją się czasami w taki otwarty sposób zamanifestować swoje niezadowolenie z życia w tym państwie. To ma być taka zachęta: ludzie, nie bójcie się, idźcie, czym wyżej, czym będziecie bardziej chamscy, tym więcej załatwicie. Czym więcej kurew i chuj w tym, co mówicie do tych debili z Sejmu, tym więcej załatwicie, tym szybciej was zrozumieją. Bo oni nie rozumieją języka normalnego człowieka. To jest dla nich rzecz zupełnie obca. Tam trzeba pójść i mówić ich dialektem. A to jest dialekt nienawiści, przedmiotowego traktowania człowieka i braku szacunku dla drugiego człowieka. Tylko tym językiem was zrozumieją. Nie bójcie się już dłużej. Moje sejmowe więzienie to historia, która powinna trafić do szerszej grupy społecznej i ona już w pewnej części trafiła. Tak. O tym rozmawiamy, czy rozmawiamy o stonodze? Zacznijmy od stonogi. A pytanie, dlaczego tak jest? Czy to znaczy, że prokuratura tak znakomicie funkcjonuje, tak? I że tak trafne są akty oskarżenia i wszystko się potwierdzają? Czy też system jest wadliwy? Ja uważam, że system jest wadliwy. System jest wadliwy, ponieważ jest tak, że prokurator z pomocą policji prowadzi pełne postępowanie przygotowawcze, pełne postępowanie dowodowe, które daje mu podstawę do tego, żeby zająć kategoryczne stanowisko w sprawie i w momencie, kiedy wnosi akt oskarżenia do sądu, sprawa go przestaje go interesować, ponieważ oczekuje od sądu, że sąd po prostu zatwierdzi, w cudzysłowie oczywiście, to ten przedsąd, którego on dokonuje, wnosząc akt oskarżenia. Tak? Moim zdaniem to jest błąd systemowy, że prawidłowo funkcjonujący proces karny powinien polegać na tym, że główny ciężar postępowania dowodowego spoczywa na sądzie. Że dowody są przeprowadzane nie w postępowaniu przygotowawczym, ale to prokurator powinien przyjść do sądu i przed sądem udowodnić swoje twierdzenie. To jest oczywiście zupełnie inne założenie, jakby inny model postępowania, na który notabene przechodzimy z dniem 1 lipca 2015 roku w związku z fundamentalną zmianą kodeksu postępowania karnego. Tylko że sąd, wie pani, nie zadaje sobie takiego pytania, dlatego że sąd działa w jednej konkretnej sprawie. Jest akt oskarżenia w konkretnej sprawie, w sprawie o konkretne przestępstwo, dowody przedstawione przez oskarżenie są niewystarczające, nie jest obalone domniemanie niewinności, są tu niewinne. I to jest ta optyka, którą sąd widzi w konkretnej sprawie. I on ani nie ma możliwości, ani też chyba nie jest jego zadaniem ocena działalności aparatu ścigania czy prokuratury w sprawie oskarżonego w innych sprawach. To leży poza zakresem kognicji. Sąd stwierdza, że nie został obalony dowód domniemania niewinności, w związku z tym sprawa zostaje umorzona, czy zapada wyrok uniewinniający. No tak, pani to zdecyfrowała mniej więcej. Nie, niestety. Ten facet najpierw zostaje skazany, odwołuje się, przechodzi kolejne sądy, kolejne etapy tej całej ścieżki, zaczyna się pienić, to co pan powiedział, że to jest typ pieniacza. No ja tego nie powiedziałem. Dobrze, to ja. Ja tylko powiedziałem, że istnieje taki typ. Jest, to. Istnieje taki... Zgadzam się. Ale ja na jego miejscu byłabym pewnie takim samym pieniaczem, gdybym wiedziała, że nic innego nie działa, tak? Bo jeśli ja będę pójdę do sądu, będę miła, kulturalna, grzeczna, będę zgodnie ze swoją wiedzą i, nie wiem, osobistą prawdą jakąś tam odpowiadać na pytania, to i tak zostanę skazana. Bo nie ma... No to, co pani mówi, jest wynikiem braku wiary. Nie ma niewinności, no jest. Tylko domniemanie winy, panie profesorze, w naszych sądach. No to jest oczywiście, są wielkie słowa. Ja myślę, że ja tego nie mogę potwierdzić, biorąc pod uwagę moje doświadczenie w orzekaniu w konkretnych sprawach. Że domniemanie winy, wie pani, to jest oczywiście bardzo daleko idący zarzut. No i to oznaczałoby, że sąd wydaje wyroki skazujące, pomimo że
nie ma dowodów, do podstawy których można by obalić domniemanie. No, jeżeli tak jest, to jest źle. Ja tego nie potwierdzam. No, oczywiście, że pani, no, wymiar sprawiedliwości to są ludzie. To są ludzie, prawda? I wszędzie zdarzają się błędy, zdarzają się błędy w orzeczeniach sądowych. Istnieją mechanizmy do eliminacji tych błędów. Takim mechanizmem jest na przykład kasacja, o której zaczęliśmy rozmowę. Jest wznowienie postępowania, gdzie już prawomocnie ukończone sprawy mogą ponownie stanąć na wokandzie. No ale mi się jednak wydaje, że margines tych błędów no nie jest jakiś ogromny. To jest jakiś niewielki odsetek spraw, w których te błędy się trafiają, zapadają orzeczenia niesłuszne i są w jakiś sposób korygowane. Czy istnieją sprawy, w których ta korekta nie następuje, a są to orzeczenia niesłuszne? No nie wiem, bo to jest ta ciemna liczba. Pewnie tak. Ale ciągle nie wydaje mi się, żeby to był jakiś strukturalny problem naszego wymiaru sprawiedliwości. To jest niewielki odsetek. No tak, przynajmniej wynika ze statystyk sądowych. Ja oczywiście wiem, że człowiek, który został postawiony przed sądem niesłusznie, że on jest no, moralnie, psychicznie ale potargany. Ale można się pomylić. Ja nie wiem, ja oczywiście... Nie wiem. Wie pani, trudno mi powiedzieć. Może jest to jakiś fenomen, który wymaga szczegółowej analizy. I mam nadzieję, że takie analizy są czynione. Być może dobrze, że pani bierze tę sprawę na warsztat. Nie potrafię na to odpowiedzieć, dlaczego tak się w tej jednej sprawie dzieje. Nie jest to jakaś tuzinkowa sprawa, gdzie to przecież nie jest tak, że nas bez przerwy prokuratura bezpodstawnie oskarża. No nie mamy takiego problemu w skali kraju. Więc to jest ciekawe, że taki przypadek funkcjonuje. Ale chcę powiedzieć tak, że o ile sam fakt postawienia przed sądem w jakiś sposób stygmatyzuje człowieka, nie? Naznacza go, no to ten wyrok uniewinniający powinien go oczyszczać. Taka jest jego funkcja. Mam świadomość tego jednak, że w jakiś sposób człowiek moralnie potłuczony wychodzi z każdej sprawy, w której stanął przed sądem, w której został postawiony mu zarzut popełnienia przestępstwa. I to jest oczywiście jakiś kłopot, jakiś problem. No jeżeli to się wiąże z na przykład niesłusznym pozbawieniem wolności w toku tego procesu, tej sprawy, która się zakończyła uniewinnieniem, no to istnieją procedury odszkodowawcze. Polska państwo odpowiada za szkody i krzywdy wyrządzone poprzez niesłuszne pozbawienie wolności w toku procesu. Pierdolę fiskusa i złodziejstw wiejskiej. Dlaczego? W lutym 2012 roku staje się właścicielem serwisów i salonów samochodowych w Zamościu i Lublinie, powiększając swoją sieć w ten sposób. Autobiel zmuszony jest zwolnić ponad 130 osób. To są osoby doskonale wykształcone i wyszkolone przez koncern Fiata, w związku z tym postanawiam ich zatrudnić u siebie. Kilka tygodni później księgowość moja składa wniosek o zwrot zapłaconego podatku VAT i wtedy następuje pierwszy pstryk w nos skierowany indywidualnie przeciwko Zbigniewowi Stonoze. Okazuje się bowiem, że fakt zatrudnienia pracowników zdaniem Urzędu Skarbowego implikuje taki wniosek, iż oto Stonoga nabywając tę nieruchomość razem z pracownikami nie nabył nieruchomości, a zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która zgodnie z prawem powinna być objęta stawką podatku od towarów i usług zero. W związku z tym występujemy do Urzędu Skarbowego z taką prośbą, ażeby urząd nie zwracał już tych pieniędzy w trybie ustawowym z punktu widzenia reguł procedowania ustawy o podatku od towarów i usług, tylko żeby zwrócił nam nienależną dłużnikowi kwotę, a wynikającą z tego, iż opłaciliśmy podatek VAT, a transakcja była z niego zwolniona. No, Urząd Skarbowy wtedy pisze do nas pismo, iż mamy sobie na drodze postępowania cywilnego wyjednać z autobialu ten podatek VAT, dlatego że urząd nam nie zwróci nadpłaconej części ani na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, ani też jako zwrot nienależnej sprzedającemu części ceny. Myślę sobie, mamy rok 2012, Zamość jest po drodze na największe przejście graniczne Polska-Ukraina, a więc założyłem, że będzie tam jechało bardzo dużo ludzi z różnych państw. Więc w języku polskim i angielskim
wywieśliśmy ogromne banery. Wypierdolił nas Urząd Skarbowy Warszawa Targówek. Dziękujemy ci za srany fiskusie. Fakt faktem, banerki wzbudziły zainteresowanie i to ogromne, dlatego że wycieczki przyjeżdżały tam, robiły sobie zdjęcie przed moim cudownym salonem Fiata. Sprawa zwrotu podatku VAT jest na takim etapie, że mamy część protokołów pokontrolnych. Z treści tych protokołów wynika, że zwrot się należy, że spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującym prawem, ale nie mamy decyzji podatkowej prawomocnej. Wydano dwie decyzje, które były nieprawomocne, zaskarżyliśmy je i czekamy w sądzie już od 8 miesięcy. No to w międzyczasie trzeba było zwolnić z pracy wszystkich pracowników i uczniów w tym Zamościu. To było 78 osób dorosłych i 23 uczniów trzeciej klasy Technikum Samochodowego. Więc ponad setka osób straciła pracę i praktykę. Zwolniliśmy też wszystkich w Lublinie, tam było 42 osoby. Salony zostały zamknięte, a w końcu 2013 roku sprzedałem te salony jakiemuś facetowi, który ma sieć w Polsce kilku marek. I wciąż czekam na zwrot VAT-u. Postępowanie kontrolne Urzędu Kontroli Skarbowej polega na tym, że ono nie trwa. Czyli nikt nigdy u nas, poza jednym przypadkiem, kiedy Państwo tutaj przyszli i za pokwitowaniem pobrali od nas dokumenty źródłowe spółek, nigdy nas o nic nie zapytał, nie kontrolował, nie obliczał. Ono polega na tym, że nie trwa. Nie wiem, o co w tym chodzi, o to, żeby jak najdłużej przytrzymać stanowę bez kasy. No dobra, no to nie będę miał jeszcze chwilę tych pieniędzy, odsetki biją. Urzędnicy są tak frywolni w swoim zachowaniu, bo wiedzą, że nie z ich portfela będą płacone odsetki w tej sprawie, bo nie trzeba być wielkim znawcą prawa fiskalnego, ani też prawa karnego, żeby wiedzieć, że w przypadku usiłowania wyłudzenia takiej kwoty, a to tak jak mówiłem, już dzisiaj jest ponad 4 miliony złotych, w przypadku usiłowania wyłudzenia takiej kwoty, to taki pacjent jak Stanoga dawno siedziałby już w areszcie i czekał na proces. Gdyby był cień dowodów, że to było jakieś usiłowanie wyłudzenia, to by mnie tutaj dzisiaj nie było. Ale znaleziono sposób jednak na mnie, bo w czasie tych wszystkich moich działań zmierzających do odzyskania tego VAT-u, podczas tego protestu polegającego na okradzeniu samochodu hasłem pierdolę fiskusa i złodziei z wiejskiej, kończyła się jedna ze spraw, które wytoczono mi jeszcze w latach 2004-2006. To postępowanie nie w roku 2011, kiedy Andrzej Leper zmarł, tylko w roku 2014 odwieszono z powodu śmierci Andrzeja Lepera. I na jednej rozprawie sąd wydał wyrok skazujący. Znowu okazałem się być multiprzestępcą, a skazano mnie za to, że w 2002 roku poznałem Andrzeja Lepera z właścicielem drukarni, z Radkiem Ziębą. To fakt, że gwarantowałem za Lepera w przypadku składania jakichś zamówień. No i Leper w czasie, kiedy mnie nie było, kiedy siedziałem w areszcie, zamówił u niego legitymacje członkowskie partyjne o wartości 50 tysięcy złotych. Zamówił je, odebrał i nigdy za nie nie zapłacił. A ponieważ Lepera z Radosławem Ziębą z firmy Weta, spółka z o.o., z tej drukarni poznał Zbigniew Stanoga, to brał on czynny, współdziałał z Leperem celem doprowadzenia pana do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50 tysięcy złotych. To fakt, ogromna kwota. Wielu z nas miało w życiu jakieś konflikty z prawem i wie, jak długie są procedury sądowe. Natomiast u mnie jednak Polska mnie kocha i polski ten zasrany wymiar sprawiedliwości też mnie musi kochać, a to dlatego, że po złożeniu wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia tego wyroku, uzasadnienie było gotowe po 2 tygodniach. Normalnie czeka się około 2 lat. Po 2 tygodniach
Następnie złożyliśmy z adwokatami apelację i o dziwo złożone apelacje moje i moich obrońców rozpoznano w kolejne 2 tygodnie, czyli wyznaczono termin w sądzie odwoławczym i tenże sąd odwoławczy zmienił karę z 4 lat i 4 miesięcy na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia mnie wolności, utrzymując jednakowoż w mocy wyrok skazujący za to przestępstwo. I tak się to zaczęło. Wtedy poprosiłem swoich fanów na Facebooku, ażeby napisali takie petycje do Sądu Najwyższego o szybkie rozpoznanie tej kasacji, którą żeśmy wywiedli. Cholera, no, wpłynęło tego do sądu kilkaset tysięcy drogą mailową i pocztową zwykłą. Sąd Najwyższy odpisał, że nie może tej kasacji jeszcze rozpoznać, dlatego że nie ma akt tej sprawy. I generalnie, gdy słyszymy w telewizji, że jeden z wyroków Sąd Najwyższy oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną, to ma miejsce na tak zwanym przedsądzie. Przedsąd to jest kontrola merytorycznych zarzutów kasacyjnych, skargi kasacyjnej, która ma na celu, tak jak nie wiem, w Departamencie Legislacyjno-Prawnym weryfikujemy, czy jakiś projekt poselski jest zgodny z konstytucją, tak tutaj ten przedsąd ma na celu zweryfikowanie, czy skarga kasacyjna odpowiada warunkom formalno-prawnym do jej wniesienia i czy zawarte w niej pobieżnie analizowane wtedy okoliczności mogą mieć wpływ na orzeczenie Sądu Najwyższego. I w mojej sprawie na przedsądzie sprawę skierowano na rozprawę w Sądzie Najwyższym. To oznacza, że w tej sprawie będzie rozprawa. Nie kieruje się na przedsądzie na rozprawę spraw, które są oddalane przez Sąd Najwyższy, chyba że mamy do czynienia z zagadnieniem prawnym, co do którego Sąd Najwyższy później wydaje takie orzeczenie, które znajdziemy w orzecznictwie, a później w zeszytach OSNKW. Więc mogę się spodziewać, że ten wyrok zostanie skasowany. Wszystkie gwiazdy na niebie na to wskazują, ale to Sąd Najwyższy nakazał wstrzymanie wykonania tej kary wobec mnie już w kwietniu tego roku i w kwietniu wróciłem do Polski, bo z tej Polski, przepraszam, i w czerwcu wróciłem do Polski, bo z Polski w kwietniu na niezwykłej świecie uciekłem. Nie chciałem się dać tym skurwysynom raz jeszcze zamknąć. Tak, w tej sprawie, o której pani mówi, to chodzi o wyrok Sądu Najwyższego z lipca 2006 roku. W istocie doszło do uchylenia wyroku zaskarżonego kasacją, zresztą zaskarżonego przez prokuratora krajowego chyba wówczas, tak? Jeszcze przecież prokuratury generalnej nie było. No i jest tak, że według kodeksu postępowania karnego w momencie, kiedy zostaje uchylony wyrok skazujący, no to wykonanie kary ustaje. Ja chciałem powiedzieć ludziom, że funkcjonariusze publiczni, obojętnie czy to będzie sąd, prokuratura, policja, urząd skarbowy, urząd kontroli skarbowej, krzywdząc ludzi poprzez swoje nieprzemyślane decyzje albo decyzje nieoparte na obowiązujących normach prawnych, czasami w większości zresztą przypadków dostają awanse za to. Skazanie człowieka przez sąd powszechny za niespłacenie debetu na karcie kredytowej w wysokości 19 900 zł na karę 3 lat i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności i orzeczenie w tym wyroku recydywy, czyli wiemy, recydywa dotyczy ludzi, którzy wcześniej popełniali przestępstwo, w stosunku do człowieka, który nie był nigdy wcześniej karany, zdawać by się mogła niemożliwa w normalnym państwie. Tymczasem w moim przypadku taki wyrok zapadł, skazano mnie na 3,5 roku więzienia za 19 tysięcy złotych. Gdybyśmy napadli kogoś na ulicy i zabrali mu z ręki 19 tysięcy złotych, to ja nie wiem, czy ktoś by dostał 3,5 roku więzienia. Chyba nie. Z tego mojego doświadczenia tak wynika. Ja mówię o tym, że jeśli pan dostałby te 118 razy uniewinnienia, ale nikogo to miałby wątpliwości, nie interesuje, proszę mi dać dokończyć, nie interesuje,
Czy pan został uniewinniony? Bo już wszyscy wiemy i mamy świadomość społeczną, że jest pan pedofilem, łapówkarzem, mafiozą i nie wiem, multiprzestępcą. No i zabawia się pan z małymi młodymi chłopcami, tak? No, to jest dokładnie ten sam problem, o którym mówimy. Problem stygmatyzacji na skutek postawienia zarzutu. I na to nie ma dobrej odpowiedzi. Ja wiem, że tak jest. Ale wie pani, to jest ryzyko, które państwo ponosi, sprawując wymiar sprawiedliwości. Że zdarzają się błędy. Być może w tym przypadku jest jakaś nieprawidłowość, o której ja nie wiem. Bo ja nie jestem w stanie zidentyfikować na podstawie sprawy. Panie profesorze, bo mi się wydaje, że jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że facet ma postawionych tyle zarzutów, tyle uniewinnionych... To ktoś powinien się tym zająć i przeanalizować. To się zająć i powiedzieć, no nie, to nie jest normalne. Tak, no wie pani, sądy zajmują się indywidualnymi, jednostkowymi sprawami. Wpływa akt oskarżenia, on ma orzeczone słuszne. Czy zarzuty się potwierdzają, czy nie. To jest zadanie sądu. Wie pani, no istnieją organy, które powinny tego rodzaju rzeczy badać. Być może pani powinna to robić jako wypełniając swoją misję, jako przedstawiciel środka społecznego przekazu, tak? Istnieje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja po prostu nie mam żadnego pojęcia na temat tego, jak całościowo kształtuje się sprawa pana Stonogi. Bo nigdy nie było to przedmiotem analizy i nie mogło być. Nie ma takiego trybu przez Sąd Najwyższy. I okej. Okay. W sądzie rejonowym to były czasy, kiedy orzekali jeszcze jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników. Mogło dojść do jakiejś omyłki, nie wiem, niedostatecznej znajomości prawa, ale za chwilę kontrolował to sąd apelacyjny w Warszawie i ten sąd apelacyjny ten wyrok utrzymał w mocy. Później właśnie podobny sposób działania, jak ten w przypadku moich banerów idiotycznych i oklejonych samochodów, czyli takie chamstwo, kwintesencja chamstwa, spowodował, że prokurator generalny wystąpił z kasacją do Sądu Najwyższego i ta kasacja podczas rozpoznania napotkała się z aprobatą Sądu Najwyższego. I Sąd Najwyższy, który uchylił wyrok, zapomniał wysłać przez 4 miesiące jeszcze nakazu zwolnienia mnie z więzienia po tym wyroku. Wreszcie, kiedy ten nakaz dotarł i zwolniono mnie z więzienia, to zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego, bo kasacja to nie oznacza, że ktoś jest niewinny, oto kasacja powoduje, że wyrok staje się nieprawomocny i musi wrócić na drogę postępowania instancyjnego. Może to się odbyć w ramach postępowania apelacyjnego, odwoławczego lub też decyzjami odpowiednich organów może wrócić do pierwszej instancji. Tak stało się w moim przypadku. Sąd apelacyjny po wyroku Sądu Najwyższego sprawę przekazał do sądu Warszawa Żoliborz. Tam złożyłem znowu chamski wniosek, że żaden skurwysyn i żadna sędzia Rosenberger, Maria Turek, ja ją nazywałem Żydówką z Kraśnika, bo pochodzi z Kraśnika i jest Żydówką. Nie chciałem, żeby orzekała w mojej sprawie. I na skutek tego wniosku przekazano sprawę do sądu warszawskiego, Warszawa Wola. I ten sąd wydał wyrok, który dziś jest prawomocny, który to mnie uniewinnił. Sąd Najwyższy rozpoznał kasację w konkretnej sprawie, w której doszło do wydania wyroku skazującego. I ten wyrok był dotknięty błędem. Zresztą wcale nie okazuje się, że był niesłuszny, tam tylko wadliwie zastosowano przepisy o recydywie w tej sprawie. Powód tego stanu rzeczy, ale w istocie można powiedzieć tak, że z jednej strony, jeżeli coś jest nie tak w relacjach aparat ścigania pan Stonoga, to sądy uniewinniając stają na wysokości zadania. Myślę, że to jest dobrze. No to jest dobrze. Znacznie byłoby gorzej i pewnie miałaby pani znacznie większe pretensje do wymiaru sprawiedliwości, gdyby sądy bezrefleksyjnie klepały, w cudzysłowie, tak to oskarżenie wydawały wyroki skazującego, nie wdając się w meritum. To byłoby jeszcze gorzej, bo to by oznaczało, że no już nie ma na co liczyć, nie ma żadnej deski ratunku. Tu się jednak okazuje, że no te akty oskarżenia niekoniecznie są uzasadnione, skoro spotykają się z takimi rozstrzygnięciami sądów. Powiedziałbym, że w tej masie spraw, którą rozpoznają polskie sądy karne, to jest dość chlubny wyjątek. Tylko, moment, jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia sądownictwa, a nie z punktu widzenia aparatu wymiaru sprawiedliwości jako całości. No bo jeżeli jest tak, że uporczywie stawia się komuś zarzuty, które nie są uzasadnione,
to być może ta sprawa wymaga jakiegoś przeglądu i trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest. Dziwi mnie, że pan prezydent Komorowski nominował sędzię Marię Rosenberger-Turek na sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w ramach awansu zawodowego, bo to, jak wiemy, była sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, a to dlatego, że pan prezydent Komorowski w czasie, kiedy był jeszcze marszałkiem Sejmu, wiedział o tej konkretnej sytuacji, a to dlatego, że w tej sprawie wpływały do niego liczne interpelacje poselskie z prośbą o wyznaczenie podczas obrad terminu, w którym posłowie mogliby w ramach pytań w sprawach bieżących zadawać pytania panu ministrowi sprawiedliwości, więc dla przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej ta sprawa była dość znana, tym bardziej znana, że ja również w tej sprawie do niego pisałem z prośbą, ażeby wyraził zgodę na wdrożenie tych punktów pytań bieżących w danych posiedzeniach sejmowych. Więc miał świadomość, nie uzurpuję sobie prawa do tego, żebym oczekiwał od wszystkich, żeby cały świat stanął i interesował się sprawami pana Stanogi, ale w tej konkretnej sprawie był taki galimatias w Sejmie i tyle różnych wystąpień posłów różnych partii politycznych, nie jednej opcji, że i ta sprawa była mu doskonale znana. Nominował tą chudą Żydówkę z Kraśnika jednak na sędziego Sądu Okręgowego i ona dziś orzeka w Sądzie Okręgowym w 8 Wydziale Karnym, w tym samym Wydziale Karnym, w którym kilka miesięcy temu skazano mnie za to, że Andrzej Leper zamówił legitymacje członkowskie, nie zapłacił za nie, a ja go z tym człowiekiem poznałem. Więc czy to by na pewno zbieg okoliczności? Nie wiem. Ale pewnie się dowiem. Pani prokurator, która wystąpiła z tym aktem oskarżenia, Urszula Mirończuk, prokurator prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście, jest dzisiaj już na emeryturze, ale zanim na tę emeryturę odeszła, to też została nominowana, była prokuratorem prokuratury okręgowej w Warszawie. Dwóch sędziów Sądu Najwyższego, tych sędziów, którzy zapomnieli wystosować i wysłać do zakładu karnego nakazu zwolnienia mnie, pozostaje sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a zdaje się, że tam decydują się losy prawa polskiego w zalążku albo niezgodności tego prawa z ustawami europejskimi. To napawa smutkiem, ale też taką obawą, czy aby tacy ludzie, którzy stojąc na straży niezawisłości sędziowskiej w czasie, kiedy byli sędziami Sądu Najwyższego, zapomnieli o dopilnowaniu tak ważnej sfery ludzkiej, jaką jest wolność człowieka. Ja bym ich wysłał do pasania świń, krów na łące, a nie tam do Trybunału Konstytucyjnego. Ale nie popatrzeć na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, to czasami mają one wydźwięk takich pasterzy, wiejskich pasterzy, którzy zrobią dobrze każdemu rządowi, który ich o to poprosi. W 2011 roku postanowiłem złożyć wniosek o odszkodowanie za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie, ale mówię o wniosku wywiedzionym na podstawie przepisów prawa karnego, z zakresu przepisów kodeksu postępowania karnego. To nie jest sprawa cywilna, tylko rozpoznanie to sąd w Wydziale Karnym. I sąd, badając ten mój wniosek, zażądał akta wszystkich spraw i z tychże akt wynikało, wtedy dopiero nadesłano Sądu Najwyższego, między innymi te dwa dokumenty, nakaz zwolnienia i postanowienie w przedmiocie tego nakazu. I sam ten nakaz zwolnienia został właśnie wystawiony dopiero 4 miesiące po zapadnięciu wyroku Sądu Najwyższego. Wtedy się o tym dowiedziałem. Orzekał w mojej sprawie pan sędzia Tuleja. Cholerny szacunek mam dla tego faceta. To jest sędzia z krwi i kości. Ale sędzia Tuleja to jest jedyny, moim zdaniem, sędzia, który rozumie, co to prawo karne procesowe i to jest jedyny porządny sędzia w tym sądzie warszawskim. No bo wiadomo, że jak patrzymy na Piwnikową, a zeznaję u niej w charakterze świadka w procesie przeciwko szefowi mafii wołomińskiej Jarosławowi Czerdysowi, bo sędzia Piwnikowa, Baśka, co ta Baśka wyrabia z tymi prokuratorami i świadkami na sali rozpraw. Ale powiem, z Baśką lubię się kłócić, bo ja cholernie lubię kłócić się z komunistami, którzy twierdzą, że oni są praworządni. Baśka nie wie, co to wymiar sprawiedliwości.
Sędzia Barbara Piwi, która prowadzi proces przeciwko Jarosławowi Czeredysowi, przywódcy grupy wołomiejskiej, który jest oskarżony z mego powodu, bo to ja zadenuncjowałem jego działalność na moją szkodę. I w tej sprawie również udało mi się zamknąć do więzienia kilku oficerów służb specjalnych i oficera dyżurnego kraju Komendy Głównej Policji Dariusza Kutyłę. Prowadzi ten proces w sposób niezgodny z prawem. No, to, co ta kobieta wyrabia ze świadkami oskarżenia na sali sądowej, co wyrabia z prokuratorem, to ja myślę, że to jest rzecz, która powinna, tu dyskwalifikuje tą kobietę z grupy sędziowskiej. To jest jakiś wariat w spódnicy, ta baba. Ona zielonego pojęcia nie ma o prawie karnym procesowym. Nie wiem, skąd tyle w niej sympatii do mafiozów. Może nauczona doświadczeniem ze Słowikami, bo wiadomo, że parę futerek tam dostała i trochę złota. Może liczy na to, że jej Czeredys coś jej da. Ale Czeredys cholernie chytry jest. Nie sądzę, by jej coś dał. No, naprawdę. Przecież ta baba Jaga w życiu nie powinna być sędzią. No. To jest stara panna z wypaczoną osobowością, cholernie histeryczna, z wybujałym ego. No prawdziwa baba Jaga, jednym słowem. No Jarosław Czeredys decyzją pani sędzi, towarzysz, minister Piwnik został zwolniony z aresztu, mimo iż do odbycia ma w innej sprawie jeszcze wyrok z 15 lat 7. Nie wiem, dlaczego towarzysz sędzia minister Piwnik go zwolniła z tego aresztu, bo nie powinna była. To jest takie wspieranie przestępczości, nie? Ja ten śmieć wyszedł, organizuję nową grupę. Wiem już, jaskółki mi doniosły, że zajął się na nowo dealerką koksu na Pradze Południe, czyli dealuje kokainą. Wiedzą o tym policjanci z Centralnego Biura Śledczego, już taką wiedzę operacyjną mają na temat tego śmiecia. No ale co, no Piwnikowa cała uchachana, skierowana na rozprawach naprawdę w stronę oskarżonego, potrafi prokuratorowi zadać pytanie na sali rozpraw. Sędzia podczas rozprawy pyta prokuratora: panie prokuratorze, ale co to ma być? Więc taki sędzia, ja się dziwię prokuraturze, że dotąd nie wystąpiła z wnioskiem na podstawie artykułu 41, paragrafu 1 ust. 7 Kodeksu Postępowania Karnego. Dziwię się, że dotąd prokuratura nie złożyła wniosku o wyłączenie tego sędziego od rozpoznawania tej sprawy. Albo Baśka zakochała się w Czeredysie, a to bogaty cham jest, ale chytry, albo już coś dostała, ale w to wątpię, no bo Czeredys, ja bym jadł spod siebie, no to Baśce na pewno jest zjadł. Czeredys się mnie cholernie boi. On się nie boi stonogi i tego, że go stonoga zabije, ale boi się tego, że będzie trafił z powrotem do więzienia. Ja natomiast takim celem w życiu, on ma kuratora dożywotniego we mnie. Ja mam swoich konfidentów, którzy trochę za nim chodzą i jak się dowiem coś na tyle mocnego, że będę mógł z tym pójść do prokuratury, na pewno nie warszawskiej, ale że będę miał na tyle mocny dowód, że gdzie ma te narkotyki, z kim nimi handluje, tego wsadzę na nowo. Ma we mnie kuratora, najgorszą hienę, jaka mogą się w życiu trafić. Ja go wsadzę się do pudła. Sprawa, która dotyczyła tego skazania na początku tego roku, czyli kwestia wyprodukowania legitymacji dla partii Samoobrona, w której byłem winny tego, iż poznałem Andrzeja Lepera z właścicielem drukarni i gwarantowałem za niego, jest sprawą dziwną, dlatego że pokrzywdzeni z punktu widzenia reguł procedowania przepisów kodeksu postępowania karnego pokrzywdzeni nigdy nie składali zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Oni po prostu w tych innych sprawach, konkretnie Radek Zięba, właściciel tej drukarni, w innej sprawie był przesłuchiwany, no i pytają go, skąd zna pan stonogę. Mówi, no znam go już tam 15 lat, kiedyś mnie poznał z Leperem. I mówił, żeby Leperowi drukować nawet bez pieniędzy, bo jak Leper nie zapłaci, to on zapłaci. No i Leper zamówił legitymację i za nie zapłacił, ale ze stonogą nie miałem kontaktu, bo on siedział w więzieniu. A to stonoga panu gwarantował za Lepera? No tak, dlatego zrobiłem tak, bez umowy i na gębę te legitymacje. A, to niech pan to zezna. Jak to było? No i z urzędu wszczęto to śledztwo, bo przestępstwo oszustwa jest ścigane, jest publiczno-skargowe. To jest tak, jak spotyka się dwóch kumpli, a trzeci nie zna jednego z nich i czasami mówimy, tak?
załatw to tutaj, ja zapłacę. Tak? A ja później trafiłem do więzienia. A zresztą Radek nie miał do mnie pretensji żadnych, nawet nie napisał kartki do więzienia, że ja pewnie zapłacił. Ja nie wiedziałem, że te legitymacje w takim wymiarze zostały mu wyprodukowane. Dodatkowo oprócz tego, co ja sam przecież wiele rzeczy realizowałem na tej samej zasadzie z Radkiem, na zlecenie Lepera, plakaty wyborcze, poprzednie legitymacje, za które co prawda święty będzie Andrzej nie zapłacił, ale niech mu ziemia lekką będzie, nie mam do niego pretensji. Dużą cenę zapłacił ten człowiek za politykę, no nie? Dużo wyższe niż ja. Jak wyszedłem z więzienia w 2006 roku i doszły do mnie słuchy, że Radek jest szczepnięty na 50 tysięcy, to ja dałem te pieniądze i to zeznał w sądzie, że ja tylko wyszedłem z więzienia, to mu oddałem te 50 tysięcy. Bo ja oczywiście poczuwałem się, no, gwarantowałem za LPR. Ale Radek też, i widziałem w aktach sprawy, absolutnie nie chciał żadnego śledztwa. On zeznawał w zupełnie innej sprawie i odpowiadając na pytanie, skąd pan zna Stonogę, odpowiedział, że Stonoga wiele rzeczy u niego zabawiał w drukarni, a między innymi te legitymacje gwarantował, które nie zostały zapłacone. I na tej podstawie wszczęto śledztwo. Jeśli postawilibyśmy tutaj 100 adwokatów karnistów, ja nie mówię tego w jakiejś wybujałej fantazji, no, i zreferowałabyś im sprawę nie z tego, co mówi Stonoga, tylko z tego, co jest w aktach u Lepera, że został skazany za to, że poznał dwie osoby, zagwarantował, ktoś jeden drugiego oszukał, w związku z tym jest współtwórcą oszustwa. A masz to tutaj? No nie mam tego tutaj, nie mam niczego tutaj, oprócz wyroków. I to też nie tutaj. No to tych 100 karnistów powiedział, pani mówi, niech pani nie pieprzy bzdury, jeszcze jak pani w 2006 roku oddała pieniądze, że pani ktoś skazał za to. No. Rozumiesz to, czy nie rozumiesz tego? W nieustalonym miejscu i czasie pobił nieustaloną osobę celem zmuszenia jej do zwrotu nieustalonej wierzytelności. Uniewinnienie mam 13 lat, sprawa trwała, a ty się mnie pytasz, dlaczego w moim życiu jest tyle nieścisłości. A dlatego, że te kurwy ze starej SBC, z tych służb specjalnych, ułożyły, to są mądre głowy. I jak idziesz na przesłuchanie i pan policjant cię pyta, jak się pani nazywa, a ja się nazywam tak, aha, a gdzie się pani urodziła? I nam się te pytania wydają, ojej, co za debil, jakie idiotyczne pytania za werbalność zeznań. Jest cudowna i na tej kanwie tworzy się plany śledztw. I naprawdę, jeśli oficera dyżurnego kraju zamknięto nie za to, że był mafiozą, tylko za to, że robił wydruki Stonogi z CEPiKu i innych systemów, z których mógł się tylko dowiedzieć, kiedy Stonoga był i gdzie i jakim autem kontrolowany, to zdawać by się mogło, że tego rodzaju okoliczność w niczym się oprawcom nie przyda. Tymczasem do tej prostej, prymitywnej okoliczności dodawano rzecz prostą. Stonoga wczoraj był kontrolowany samochodem marki Passat, koloru czarnego, numer nadwozia rejestracyjny we Wrocławiu przy ulicy Zielonogórskiej 10. A później znajdowali się pokrzywdzeni, którzy wczoraj ze Stonogą spotkali się, był czarnym Passatem przy Zielonogórskiej, i powołując się na wpływy w instytucji państwowej, wziął zaliczkę na rzecz załatwienia samowoli budowlanej 50 tysięcy złotych. I co się działo? I przychodzi Stonoga do prokuratury na zarzuty rejestracji różnych przestępstw, ma tyle. No był we Wrocławiu. Był we Wrocławiu. Czarnym Passatem. Był nawet kontrolowany przy tej ulicy. Koniec, wystarczyło, poszlaki są, a sąd i prokurator wychodzi z założenia, jakie miałby powody, czym by się kierował osoba, która by pomawiała. No widocznie, rozumiesz, widocznie jakieś ma, więc nie pomawia. A we Wrocławiu był. I z takich pierdół się składały te wszystkie. I jeśli zbudowano mądrą konstrukcję multiśledztw przeciwko facetowi, udało się postawić w pierwszej, drugiej, piątej, dziesiątej, dwudziestej, pięćdziesiątej sprawie zarzuty, to w systemie policyjnym nazywa się to rejestracja i jak się bije twój PESEL, to wyskakują ci wszystkie sprawy, które masz na terenie kraju. Ale policja nie wie, czy one są zakończone wyrokiem uniewinniającym, skazującym. Tego policja nie wie, bo to jest w karcie karnej. I później jak taki prokurator bierze do ręki, tak jak ja tą teczkę otworzyłem, to pierwsze co ma na początku postępu, obok, przy postanowieniu o wszczęciu śledztwa, to ma wydruk o tobie, o twoich rejestracjach. I patrzy, rejestracja 30 spraw o oszustwo. Nie no, na pewno i tu, tak? Oszustwo.
On zdrowo podchodzi, bo prawo jest logiczne, a logika nakazuje wyprowadzić z tego wniosek, że ma do czynienia z oszustem, tak? I tak to wyglądało. Więc ty mówisz, Monika, że za dużo tych zbiegów, okoliczności, tych niemożności. No to jak ja mam wytłumaczyć to wszystko? Przecież ja popełniałem przestępstwa siedząc już 2 lata w więzieniu. Kurwa, dalej jeździłem po Polsce i oszukiwałem ludzi. I gwałciłem, i okradałem. Już w więzieniu siedząc. No jak to zdrowemu psychicznie człowiekowi wytłumaczysz, no? Mówiąc, że jesteś z Polski, że to było w Polsce teraz, w tych latach, nie 50 lat temu. No przecież 33 sprawy to ja popełniłem przestępstwa już siedząc w więzieniu. Przecież jak ten wyrok, bez względu winny, niewinny, weźmie karnista, doktor prawa karnego i zobaczy, że zakres przedmiotowy to szkoda wyrządzona w mieniu w wysokości 19 tysięcy złotych, i wyrok 3,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności, nawet z recydywą, to powie, proszę pani, to jest fałszywy dokument. Ten pan sam to napisał na komputerze, wmontował w to pieczątki i pani dał. To jest nieracjonalne, rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Skazanie człowieka za 19 tysięcy złotych, za przestępstwo opowiadające na kwotę 19 tysięcy złotych bez użycia przemocy, czyli nie napad rabunkowy, jest nierealne, niemożliwe. Niemożliwe. Weźmiemy wszystkie sprawy od powojny w Polsce i nikt za 19 tysięcy nie został skazany na 3,5 roku więzienia, nawet winny. Sprawiedliwość made in Poland. To, co robię, to, że ludzi zachęcam za pomocą tego narzędzia, jakim jest Facebook, do tego, żeby zmienili swoją postawę, żeby nie bali się mówić otwarcie o będę jakim szczeblu na temat dotykających ich krzywd ze strony tego państwa, to będę to robił i będę ludzi zachęcał do tego, żeby szli i słali niecenzuralne słowa w kierunku administracji publicznej, bo to cholera działa. Bo gdyby działała piękna polszczyzna, to ja bym tą polszczyzną się posługiwał najpiękniej, jak potrafię. Ale nie działa kultura osobista. Działa naprawdę chamstwo. W tym głupim kraju działa chamstwo. Ludzie, zrozumiejcie to. Idźcie, bądźcie prymitywnymi chamami, załatwicie wszystko. Pamiętam, był to wieczór śmierci Jana Pawła II, zanim jeszcze ogłoszono tę wiadomość światu. Do celi obok aresztu śledczego na warszawskiej Białęce przeprowadzono człowieka, który był chory na padaczkę. Pamiętam, że jeszcze na korytarzu on doznał ataku tej padaczki, ale mimo to nie wołano do niego lekarza. Zamknięto go w tej celi. Minęła kolejna godzina, on zaczął strasznie tłuc w drzwi celi i domagał się wydania jakichś leków. Najprawdopodobniej doznał kolejnego ataku padaczki, kiedy już był sam. I nagle w telewizorze pojawiła się czarna plansza oznajmiająca fakt śmierci Jana Pawła II. W tym czasie ze schodów oddziału 3.1 warszawskiego aresztu rozległ się śpiew, przybierzeli do więzienia we czterech z melodią jednej z najpiękniejszych polskich kolęd. To była zbliżająca się Atanda, taki zespół szybkiego reagowania, który zajmuje się poskremianiem więźniów, którzy nie chcą przestrzegać regulaminu czy podporządkować się wydanemu poleceniu. Po chwili szczek zamka w więziennych drzwiach dał już do zrozumienia, że cela jest otwierana. Był to czas po apelu, więc bardzo rzadko się zdarza, by celę po apelu wieczornym ktoś otwierał. I było słychać, jak ci ludzie wchodzą, nie wiem, 12 osób, 10 osób do 3-4-metrowej celi. Zaczynają układać tego człowieka. Po chwili przez źle domknięty wizjer swojej celi widziałem, jak wynoszą go trochę pokrwawionego. Jest taka zasada, by w przypadku stosowania środków przymusu bezpośredniego służba więzienna nagrywała to, co robi. To jest przepis, który został uregulowany w kodeksie karnym wykonawczym i we wszystkich regulaminach
zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce, ale wtedy tego nie filmowano. W każdym bądź razie ten człowiek, który jeszcze chwilę wcześniej bardzo odważnie i głośno domagał się leków, został w ciszy wyniesiony z tej celi. Był przytomny, wystraszony i straszliwie pobity. Po jakiejś dłuższej chwili, kiedy ja zacząłem się oddawać tej dramatowi śmierci Jana Pawła II, nieoczekiwanie zamek w drzwiach mojej celi szczęknął i mężczyzna, taki koło 50, bardzo wystraszony, kiedy się siedzi w więzieniu dość długo, to człowiek już widzi w oczach drugiego, czy on się boi tego więzienia, czy nie, czy boi się samego faktu wejścia do nowej celi. Wystraszony człowiek, który dość długo się w ogóle nie odzywał. Po kilku godzinach okazało się, że to ksiądz. Ksiądz pewnej parafii, nawet nie chcę mówić z jakich stron Polski, żeby nie można było go zidentyfikować. Zaczął opowieść od tego, że miał doskonałe relacje z młodzieżą. Opowiadając to, było czuć pasję jego kontaktu z młodzieżą, pasję kapłaństwa, pasję drugiego człowieka. I mówi, że w którymś momencie zadzwoniła do niego jedna z parafianek, Ania, i poprosiła o szybkie przybycie do umierającej babci. Ksiądz miał wtedy, jak opowiadał, dużego Fiata siwego, wsiadł w ten samochód i szybko wyjechał z sakramentem chorych do tej babci. Gdzieś tam po drodze na jednej ze wsi potrącił psa, ale nawet się nie zatrzymał, tylko pojechał z tym ostatnim sakramentem. No, dotarł na miejsce, można powiedzieć na czas, udzielił tego sakramentu i babcia zasnęła. Wracając na parafię, dojechał do tej samej wioski, w której potrącił tego psa. Z daleka widział, że stoi tam kilka jakichś samochodów na niebieskich światłach, pojazdów uprzywilejowanych, i został zatrzymany do kontroli. W rowie po lewej stronie nie leżał pies, tylko człowiek zabity, a ksiądz jechał rozbitym z przodu, z prawej strony samochodem. Został zatrzymany. Następnego ranka postawiono mu zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i ucieczki z miejsca wypadku. Zaprzyjaźniłem się z nim. Co prawda, wystraszony pierwszymi opowieściami, już spodziewałem się informacji, że siedzi za przestępstwo seksualne, kiedy opowiadał mi o tej pasji kontaktu z ludźmi w parafii, kiedy opowiadał pasji młodzieży, która tak chętnie przychodziła na spotkania z nim i odprawiane przez niego msze święte. Ale wtedy nie mógłby ze mną oczywiście w jednej celi być, ale okazało się, że to wypadek drogowy. Opowiadał później, kiedy już się otworzył, że wychowywała go Emma. Nie zapomnę tej historii, pewnie do końca życia. Emma z katowickich Familoków. Matka wezwana w latach 70. na przesłuchanie do SB, do Katowic. Nie wróciła z przesłuchania, została zakatowana na śmierć, a ojciec zginął przy katastrofie w kopalni Wujek. Opowiadał, jak ciężko studiował, jak wielkim pasją i marzeniem było jego zostać księdzem. I podczas tej opowieści nagle, jakby go zmysły opuściły, zaczął tłuc w drzwi celi, domagając się jego wypuszczenia. Tłukł kilka minut. I jeszcze tego samego dnia, nawiązuję tak do dnia śmierci Jana Pawła II, drzwi mojej celi w tym razem otworzyły się. Wpadła atanda i wywlekła księdza z celi jak szmatę. A dziś pamiętam, pozostał tylko po nim w tej celi różaniec. Taki wisiał na łóżku, błyszczał w świetle księżyca. Po kilku dniach wyjechałem
z warszawskiego aresztu do chyba Hajnówki, bo bardzo często mnie przewożono. I kiedy wróciłem po kolejnej tournée po polskich zakładach karnych, z Hajnówki do Płocka, z Płocka do Gdańska i z Gdańska znowu do Warszawy, ponownie ku mojemu zaskoczeniu, ale też radości, osadzono mnie w celi z księdzem. Podczas w tym czasie, kiedy nas razem osadzili, za tym drugim razem, ksiądz dostał dokument wydany na podstawie prawa kanonicznego, który to dokument stwierdzał, w związku z tym, iż zabił człowieka, nie udzielił mu pomocy, a jechał jeszcze z sakramentem, że wszczęto postępowanie w przedmiocie ekskomuniki. Ksiądz został sam i chyba usiłowano mu jeszcze zabrać to, co kochał w życiu najbardziej. Na pewno nie wiarę w Boga, ale kapłaństwo. Kilka razy jeszcze opuszczałem areszt śledczy Warszawa Białęka i wracałem z powrotem do niego, bo byłem tam chyba ze 12 do 13 razy i za każdym razem właśnie trafiałem do celi tego księdza. Siedzimy, jest Wielkanoc 2006 roku, nagle w dniach świątecznych otwierają się drzwi celi. Ku naszemu zaskoczeniu widzimy w nich dyrektora aresztu śledczego, szefa ochrony i prokuratora. Nigdy się nie zdarza, by prokurator fizycznie odwiedzał oddział mieszkalny, kiedy jest jakaś sprawa do osoby podejrzewanej czy oskarżonej. Trzeba ją przesłuchać na etapie postępowania przygotowawczego. To są specjalnie wydzielone takie miejsca w zakładach karnych i aresztach śledczych, gdzie osadzonych się doprowadza i tam oni składają zeznania. Więc zaskoczenie było wielkie, że dyrektor zakładu karnego, prokurator, przedstawili się ci panowie, bo ich się na co dzień nie widuje, że oni stoją w progu celi. Od wielu, wielu lat, bo to trwało 2 lata, więc może nie od wielu, ale przez ostatnie 2 lata do tego księdza zwracano się per pan. Tego jednak ranka do księdza zwracano się: proszę księdza, no jest taka sprawa tutaj, wpłynął właśnie przed chwilką nakaz zwolnienia księdza z aresztu, ale pan prokurator miał ochotę powiedzieć to panu teraz, tutaj, księdzu teraz i tutaj, no, kilka dni temu zdarzył się wypadek. Pijany kierowca potrącił śmiertelnie pieszego, jechał siwym Fiatem 125P. No i z treści zeznań tego pana wynika, że 2 lata temu to on potrącił na tej wsi, jadąc też pijany, tamtego człowieka. Poddaliśmy na podstawie tych zeznań 3 tygodnie temu badaniom księdza samochód, no wyszło z nich, że krew na prawym błotniku to krew od zwierzęca, w związku z tym bardzo księdza przepraszam, ale chciałem osobiście to powiedzieć, że jest ksiądz wolny. To był czas, kiedy toczyło się w zaawansowanej fazie już to postępowanie kanoniczne. Było widać, jak idzie do bramy, przed bramą tłum czarnych ubiorów, to były siostry zakonne i księża jednego z dziekanatów w Polsce, a na ich czele biskup, który trzymał stułę i komrze dla tego księdza. Ten widok jak gdyby nigdy mi nie umknie. On bierze od tego biskupa tą stułę, komrze, rzuca na ziemię i przechodzi po tym, rozdzielając tych ludzi, którzy stoją na jego powitanie. Dziś po latach wiem, że dalej jest księdzem. Mimo to tego, co zrobił wtedy pod więzieniem, jest księdzem. Zdaje się, że nawet biskupem. Po co to opowiadam? Czasami widzimy w telewizji materiał, który pokazuje nam jakiegoś przestępcę prowadzonego
do sądu na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Chwilę później media podają zakres przestępstwa, którego miał się dopuścić. Nie oceniajmy zawsze tak prosto, przejrzyście, a nawet prymitywnie tego, co widzimy w telewizorni. Nie zawsze prawda wygląda tak, jak zdaje się nam być pokazywana na ekranach telewizorów. Więzienie. Ja nie wiem, jak to jest być skazanym i korzystać z praw osoby skazanej, bo one są. Mamy takie bardzo złe w Polsce prawo, że osoba skazana, której dowiedziono winę, ma więcej praw i możliwości funkcjonowania, odbywając karę pozbawienia wolności, niż osoba podejrzewana, która jest pozbawiona wolności z tytułu tymczasowego aresztowania i której chroni konstytucyjna zasada domniemania niewinności, zasada domniemania niewinności wskazana w przepisach kodeksu postępowania karnego i ta ostatnia wskazana w Europejskiej Konwencji Praw i Podstawowych Wolności Obywatelskich. Otóż człowiek pozbawiony wolności z tytułu tymczasowego aresztowania trafia do więzienia, do mieszkalnej celi i przebywa w niej 23 godziny na dobę. Para wolności to spacer na spacerniaku, który trwa właśnie 60 minut. Później wraca się do celi rano o godzinie 7:30, wydawane jest śniadanie, czyli na chwilkę drzwi celi się otwierają, dostaje się chleb, margarynę i to, co danego dnia na śniadanie jest, to jedzenie jest poniżej wszelkich norm. Nie mówiąc już o poszanowaniu ludzkiej godności i sposób jego podania i to, jak ono wygląda. Chleb częstokroć jest spleśniały, bo kupowany najtaniej jakiś tam z nocy, ponieważ jest foliowany, to często zdarza się w środku, że ma pleśń. Zresztą potwierdziła to prokuratura w jednym z pism, które teraz Państwo możecie zobaczyć na ekranach. Później długo, długo nic. Do 12 siedzi się w celi. Można włączyć jakiś sobie telewizor, o ile taki telewizor pozwolą w celi posiadać. Później jest oczekiwanie na pocztę. Każdego dnia taka nadzieja, a może w poczcie przyjdzie to, o co walczę, na co liczę. Jeśli ta poczta jest, to ok. Jeśli nie ma, no to trochę smutno. A jeśli jest, to jest kolejny dzień ze sposobem na przetrwanie, bo jeśli przychodzi poczta, to należy na nią odpisać i jest zajęcie. Około 13 podawany jest obiad do takich plastikowych misek wielorazowego użytku, który plastik się łuszczy, bo te miski czasami są starsze od osadzonych. To i tak dobrze, wycofano aluminiowe miski, od których wypadały zęby, po prostu wypadały z czasem, niedługim czasem, półtorej roku. Aluminiowe miski były cynowane, nie myśli z cynkowaniem i fakt jedzenia z nich pustoszył jamę ustną po prostu. Reakcja chemiczna zachodziła w ustach związana z tym, z czego były wykonane te miski. Później długo, długo nic. Przychodzi czas spaceru, raz w tygodniu kąpiel, czyli jak można człowiekowi zapewnić raz w tygodniu kąpiel w XXI wieku? W kącie celi stoi muszla klozetowa, czasami zasłonięta jakimś parawanem z koca, czasami po prostu stoi. Co prawda polskie więziennictwo szczyci się kilkoma zakładami karnymi, które spełniają te normy wskazane w Europejskiej Konwencji Podstawowych Praw i Wolności Obywatelskich. Ale takich więzień jest bardzo mało. Przychodzi wieczór, apel, godzina 20, wtedy już wiadomo, że nikt celi nie otworzy, że raczej nikt nie przyjdzie, że człowiek jest na chwilę wolny w niewoli, może zająć się tym, co lubi, co sprawia mu frajdę. O 22 odłączana jest energia elektryczna, więc już telewizora się nie poogląda, nie zaparzyć się herbaty czy kawy. No i pozostają długie noce myślenia, zasypiane o 4, 5. Tam człowiek nie zasypia, tam człowiek zdaje się
każdego dnia upada pod ciężarem tego krzyża, nawet wówczas, jeśli ten krzyż jest zasłużony. Czyli nawet wówczas, kiedy człowiek jest winny jakiegoś przestępstwa i pozbawiony z wolności z tytułu tymczasowego aresztowania, jest to wybitnie trudny i wiele bardziej gorszy odczuwalność tego pozbawienia wolności jest wyższa niż wtedy, kiedy już odbywamy karę. Bo dlaczego? No bo odbywając karę można sobie chodzić po oddziale mieszkalnym, spotykać się z ludźmi, złapać za telefon na kartę taką magnetyczną, zadzwonić do rodziny, pograć na świetlicy w ping-ponga. Są więzienia, w których są instrumenty, można czymś się zająć. Natomiast człowiek tymczasowo aresztowany jest izolowany dla tak zwanego dobra toczącego się postępowania karnego, więc w żadnej grupie nie może pójść na świetlicę, pograć sobie, zadzwonić do domu nie może, no bo to jest zakazane. Mógłby uprzedzić swoich wspólników, jest namówić ich do mataczenia w sprawie. Zgodę na widzenie musi uzyskać od organu, który pozbawił go tej wolności. Natomiast osoba skazana, po prostu ktoś do niej przychodzi i jest doprowadzana, nie wymaga niczyjej zgody. Pani, oczywiście tymczasowe aresztowanie często stosuje się w stosunku do osób pozbawionych wolności. Ich sytuacja prawna się wtedy nie zmienia. Wystarczy takie imię i nazwisko osoby, które macie odwiedzać, wpisać sobie na listę odwiedzających. Więc pozbawienie wolności z tytułu tymczasowego aresztowania jako środek czasami prewencyjny, ale środek zapobiegawczy mający na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania jest dużo bardziej uciążliwe dla takiej osoby, niż którą prawo nakazuje traktować jak niewinną i ona jest niewinna do czasu wydania orzeczenia prawomocnego. Natomiast w przypadku osoby skazanej, której winy dowieziono, ta represja jest dużo, dużo bardziej łagodna. Czyli tymczasowe aresztowanie w Polsce wbrew pozorom jest formą antycypacji kary i przedwczesnej formy resocjalizacji. I to jest dramat, i to jest ogromny dramat. Z jednej strony no, logika nakazuje zrozumieć motywy ustawodawców, którymi się oni kierowali, pisząc tę część przepisów dotyczących środków zapobiegawczych, ale dlaczego osoba doznaje tak dużych represji w sytuacji, kiedy tylko pozbawiona jest wolności, by na przykład nie uciekła, nie? Dzień w więzieniu to dzień stracony. Taki strażnik więzienny to musi być w pewnym sensie osoba zboczona. Zboczona moralnie, dlatego że no nie jest prosto zamknąć człowieka do sześć osób w 10-metrowym pokoju i przekręcić zamek w drzwiach. No, dla mnie nie byłoby to takie proste. I więzienników z prawdziwego zdarzenia spotyka się bardzo mało. I to są naprawdę nieliczne przypadki, ale spotkałem więzienników, którzy byli powołani do wykonywania tej pracy i których fakt wykonywania przez nich prawa i ciążących na nich obowiązków w żaden sposób nie godził w godność człowieka, w to, że człowiek się czuł gorzej, że się czuł przedmiotowo traktowany. Nie, spotkałem takich więzienników, którzy potrafili to robić. Bardziej nietykalny człowiek to jest człowiek skazany, dlatego że można go odwiedzić w każdej chwili i zobaczyć, w jakim stanie się znajduje. Natomiast stosowanie represji albo nielegalnej represji po to, żeby kogoś poskromić, żeby pomóc mu zrozumieć, że tutaj ja, strażnik więzienny, rządzę, a czasami pomóc mu zrozumieć, że musi się przyznać w stosunku do osoby pozbawionej wolności z tytułu tymczasowego aresztowania jest dużo łatwiejsze, dlatego że do tymczasowego aresztowanego nikt z dnia na dzień nie przyjdzie. Są wyznaczone dni widzeń dla takich osób i więziennictwo, służba więzienna wie z góry, czy osoba będzie miała odwiedzenie, czy nie, bo taka osoba musi wcześniej zaanonsować się, że chce odwiedzić taką pozbawionego wolności, legitymując się zgodą organu, który tej wolności go pozbawił. Więc często takich ludzi osadza się w izolatkach. W stosunku do osoby tymczasowo aresztowanej stosuje się kary przewidziane przez kodeks karny wykonawczy, czyli pozbawienie go możliwości zapalenia papierosów, zamknięcie go na 14 dni w izolatce, zazwyczaj nago w takim zielonym fartuchu, zakaz
odbycia widzenia, mimo że osoba, która chce odwiedzić, ma taką zgodę, bo w czasie stosowania kary izolatki 14-dniowej nikt odwiedzić nie może. Ja na takich izolatkach byłem kilkanaście razy. Karany, papierosy to całe te 3,5 roku prawie paliłem nielegalnie, ktoś mi tam podrzucał. Ja pisałem wielu więźniom apelacje, czy zażalenia na postanowienia w przedmiocie tymczasowych aresztowań, częstokroć z powodzeniem. I te papierosy zawsze mi tam jakoś przemycano, ale ja karany byłem na okrągło, tak? Bo jak widziałem, że jakaś postkomunistyczna świnia chce pokazać, że on jest tu górą, tylko dlatego, że jest frustrowany, że nie wiem, żona mu w domu dupy nie daje, to robiliśmy różne takie zabiegi, które miały pokazać, że wcale nie będziemy tu ze spuszczonymi głowami, czy ja nie będę ze spuszczoną głową siedział. Pamiętam takiego Pampersa tu z aresztu śledczego w Warszawie Białęce, tak na tego faceta mówili, tośmy napisali list do jego żony, oczywiście nieprawdziwy w swojej treści, żeby to jakoś płynęła na niego, bo tu chłopaków za dupę łapie, jak idą na łaźnie. I wystraszył się nas tego naszego pomysłu, jakoś szczególnie później nie dokuczał tym, którzy ze mną na celi siedzieli. Wpadliśmy na pomysł taki funkcyjny. Więzień podebrał mu z torebki dowód osobisty, spisaliśmy jego adres i napisaliśmy taki bardzo fajny, wymyślony list. To chyba kwintesencja konfabulacji była w tym liście zawarta, że co się dzieje z pani mężem, on chyba cholera zmienia orientację, bo tak lubi delikatnie za pupę złapać na łaźni. Facet błagał, żebyśmy już więcej listów nie pisali i na jego zmianie można było wszystko robić. Pytanie jest źle postawione, bo pytanie jest, czy człowiek w ogóle gotowy jest na to i stać go na to, by odebrał sobie życie. No więc odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że tak, bywają ludzie słabsi, ludzie, którzy się załamują. Załamują się ludzie, którzy są nielegalnie pozbawieni wolności, albo załamują się ludzie pod ciężarem swojej winy i świadomości tej winy. I takie rzeczy w więzieniach szczególnie działy się zawsze i pewno będą się działy nadal. I nie ma żadnej wątpliwości, że część ze zgonów wywołanych targnięciem się na własne życie wynikali tylko z zamierzeń samej ofiary, która to życie postanawia sobie odebrać. Zazwyczaj jest tak, że są oddziały specjalne, na których siedzą tylko ci ludzie niebezpieczni i w ramach tej izolacji są w sposób szczególnie nadzorowani. To jest cały ciąg monitorów. Czasami w takiej budce strażniczej jest 30-40 monitorów, plus do tego jeden ogromny, gdzie ma podzielone obraz na każdą z cel, z detektorami ruchu, czyli taki strażnik więzienny, który przecież tylko też jest człowiekiem i może mu się zdarzyć w nocy przysnąć, jest powiadamiany o fakcie tylko ruchu w celi, czyli jak taki więzień, który jest specjalnym więzieniem, tak jak więźniowie w sprawie Olewnika, w nocy się ruszą, dosłownie ruszą, przewrócą z boku na bok, to jemu natychmiast daje znać alarm i jeśli ja słyszę, że ludzie, tacy ludzie popełniają w więzieniu samobójstwo, to ja w to samobójstwo absolutnie nie wierzę. Zazwyczaj też, pamiętajmy, jest uszkodzony system monitoringu akurat tego dnia. Nie jest możliwe popełnienie samobójstwa. Żaden z więźniów osadzonych w sprawie śmierci tragicznej Krzysztofa Olewnika na pewno nie popełnił samobójstwa. Zostało na nim popełnione samobójstwo. O tym jestem przekonany. Nie jest możliwe, Monika, żeby mógł niezauważony się targnąć. Tak, bo jeśli ktoś chce popełnić samobójstwo, nawet po nim tego nie widzimy, nie ma tych oznak wegetatywnych, psychosomatycznych, nie zdradza się, że jest w wielkiej depresji. Te powieszenia zazwyczaj następowały rano przed apelem albo wieczorem po apelu. Do rana i od apelu działa system również detekcji ruchu. Więc zanim ruszy, zawiesi sobie tam pętlę, tak, to ten strażnik więzienny już to widzi, alarmują go systemy o tym, że ktoś się w tej celi rusza. W tym profilu założonym między godziną 20 a godziną 7 rano. To jest taki dodatkowy system, który właśnie ma temu przeciwdziałać. Lub próbą jakiegoś nielegalnego kontaktu, wyjęcia gdzieś schowanej w bucie komórki. Po to jest. To nie ma służyć zapobieganiu popełnienia samobójstwa, tylko to ma służyć zapobieganiu nielegalnych kontaktów. Więc
Jeśli ja słyszę, że ktoś, kto jest osadzony i zakwalifikowany do tak zwanych N niebezpiecznych, w czerwonym kublaku, że on się wiesza, to ja w to nie wierzę, bo ile weźmiemy przypadków powieszenia się osoby, odebrania sobie życia, osoby zakwalifikowanej do niebezpiecznych, każdorazowo w każdym z przypadków nie działa tego dnia system monitoringu. A ten system, nie czarujmy się, no, co tam się ma popsuć? Taki funkcjonariusz mówi, spakuj się, bo dziś masz transport. Od tego momentu dopiero człowiek wie, że ma transport, czyli wie to od momentu przekazania informacji w transporcie do czasu znalezienia się w samochodzie mija pół godziny. Wtedy to już nie masz czasu zjeść, poza tym tej dziennej porcji normalnie podanej nie dostajesz. I wtedy zaczyna się szybko pakować. Po chwili sprowadzają cię do magazynu. W magazynie są wydawane te rzeczy, ciuchy, nieciuchy, które masz prywatne lub inne rzeczy, na których nie otrzymałeś zezwolenia, a masz je w magazynie, nie wiem, telewizor, coś tam, radio. I za chwilę przeprowadzają cię do pomieszczenia transportowego i pojawiasz się w samochodzie. Pierwsze 2-3 godziny jest jakoś nieodczuwalnie. Jedziesz tym samochodem, samochód jedzie z ogromną prędkością zawrotną, około 60 km na godzinę, ale zaczynasz się ciepić, no więc pijesz. Po kolejnych 4-5 godzinach chcesz zjeść, ale masz plastikowy nóż, margarynę, chleb i paprykarz szczeciński w stalowej puszce. Otworzyć tej puszki się nie da, no bo czym? Więc paprykarz otwierasz sobie dopiero, jak przyjedziesz do zakładu karnego innego, do tego, do którego jesteś wieziony. Jadąc z warszawskiej Białęki do aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej, wszystkie osoby przewożone są do Łodzi. Tam jest taka rozdzielnia. Tam są ludzie wyładowywani dosłownie z tych różnych samochodów, młodszych i starszych, mniej i bardziej zdezolowanych, i trafiają do pokoi. Te pokoje to są noszą nazwy zakładów karnych i aresztów śledczych. Przez około dobę czeka się na przyjazd wszystkich z Polski, ze Szczecina, Lublina, Gdańska, Opola, Katowic, Częstochowy, i ci ludzie są selekcjonowani do tych pokoików, które są kierunkiem jazdy danego transportu więziennego. Czasami trwa to dobę, czasami dwie, nie ma tam łóżek, są tylko palety rozłożone na takich postumentach betonowych, palety, zwyczajne palety, tudzież deski, nie ma materacy i tam się czeka, śpi w kącie, leży, siedzi, rozmawia. Nie ma takiego koloru, nie znam koloru, który mógłby określić kolor ścian, brudu na tych ścianach. Nie wiem, ile ta rozdzielnia ma, 200 lat? I kiedy już zjadą się wszyscy, którzy są przekierowani do odpowiednich zakładów karnych czy aresztów śledczych, wówczas pojedyncze busy czy duże samochody, stare czy mniejsze, busiki tych ludzi zabierają i zawożą do innego miejsca. Kiedy się dojeżdża z warszawskiej Białęki na Rakowiecką 3 dni, to jest odległość nie wiem ilu, 10-20 kilometrów, człowiek jest brudny, śmierdzący, zmęczony, nie, to słowo nie oddaje tego stanu, wyczerpany też nie oddaje, upodlony to jest dobre słowo, upodlony, wyładowują w więzieniu takich ludzi, czytają sobie nazwiska z takich kartek, kto jest, a kogo nie ma, pytają o nazwisko rodowe matki, imię ojca. Następnie trafia się do magazynu. W magazynie zdaje się wszystkie swoje rzeczy, jakie człowiek przy sobie posiada. One są spisywane. Spisanie jednego osadzonego, jego rzeczy, to zazwyczaj 2-3 godziny. Taki jednorazowy transport to jest do 30 osób, więc tam czasami doby się w takiej klatce czeka, aż oni to wszystko spiszą. Jak się ma szczęście, to można czekać tylko godzinę, jak jest mało osadzonych. I trafia się na oddział mieszkalny. Później trzeba napisać prośbę do dyrektora o wydanie z magazynu szklanki, łyżeczki, cukru swojego, kawy, herbaty, czegokolwiek. To jest wydawane i tak było w moich przypadkach i przypuszczam we wszystkich innych przypadkach. Trzeba poczekać 3 dni na to. No ale kiedy zazwyczaj to otrzymywałem, to zdążyłem sobie tą kawę zrobić.
Nastał ranek i znowu dostałem papryka szczeciński i znowu dowiadywałem się, że jadę do innego miejsca w Polsce i znowu trafiałem do Łodzi. I tak to wyglądało, tak 64 razy, razy 2, bo to w obie strony, czyli 128. Kurczę, kręcimy film, ale to łzy wyciska, bo ja fatalnie to wspominam. Mega fatalnie. Ja was przepraszam. Cholera. Przed wieloma laty poznałem takiego praskiego wataszkę. Miał na imię Janek Lubelak. Taką miał ksywkę na wolności, na Pradze. Janka Lubelaka poznałem i kiedy jeździłem tak po tych transportach, któregoś razu patrzę, a w tym moim pokoju Janek Lubelak siedzi. Mówi: Janek, co ty tu robisz? Mówi: no jak to co, ja kurwa całe życie zapierdalam od puchy do puchy, tylko trochę jestem na wolności, na urlopie. I mówię: a za co teraz? To chama trochę pobiłem i tego, i mnie czwórkę wywalili i teraz siedzę. No i ten Janek tak siedział w tym więzieniu i mówi: już za miesiąc wychodzę, nie? Za miesiąc wychodzę, ale mija ponad rok, wchodzę na rozdzielnię do Łodzi, Janek siedzi. Mówi: Janek, co jest to? Mówi: człowieku, kurwa, nie będę ci opowiadał. Ta moja stara jebnięta jest, tyle łaziła do dyrektora, że mnie puści na przepustkę. Ja jej mówię: kobito, gdzie będę się pójdę brazlować przepustką wolnością, wyjdę coś od pierdolę, będę siedział do dzwonka. No i tak mi gada, przychodzę na oddział, a dyrektor mówi: zapierdalaj, na bramę żona czeka. I tak wysiadam na tę przepustkę. Wiesz, 4 lata nie byłem na wolności, ona mnie prowadzi do jakiegoś merketa. A tamte frajerstwo wywaliło na półki wszystko, co jest. Juchtasy, wędeczki, to tam to leży. Ona mi pierdolę, jakieś kamery w suficie. Mówię: kobieta, jakie kamery? No widzę, frajerstwo to wszystko dało, można juchtać. I na wolność jedyną dzieciaku wziąłem bacika, taką wędeczkę, wiesz, długą. Tak się zamachnąłem, wiesz, z powrotem. Kichuj wiedział, że frajer za mną stoi, o komu wydziabałem. I biorą mnie na tę komendę, jak mnie kurwy leją. Mówię: kiego chuja mnie tak lejeta? Oni prekuratorowi żeś chuju oko wydziało. Bo to był prekurator, tak? A to lejta mnie dalej. I mnie kurwy 7 lat dali, no. Jest większość w karierze pana Stonogi. Doszło do uniewinnienia, tak? To jest ostateczne oczyszczenie. Dobry wieczór Państwu w sobotę 29 sierpnia 2020 roku. Nie przypuszczałem, że kiedyś w życiu będę nagrywał film zawierający taką treść jak ta, o której zaraz Państwo się dowiecie. Proszę Państwa, we wrześniu 1996 roku Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Obywatelskich. Wtedy doszło w polskim prawie do wielu zmian, które de facto wprowadzały normy tej konwencji w całą przestrzeń prawną i cywilną, i karną, administracyjną w Polsce. Można wprost powiedzieć, że tam na kanwie między innymi zapisów konwencji oparta była polska konstytucja. Proszę Państwa, jestem przekonany, że większość, niestety większość z Państwa obserwuje mój profil, czy w ogóle moje social media po sławetnym tym wyrzuceniu policjanta z mojego przedsiębiorstwa na teren, którego wjechał i nie chciał wyłączyć sygnałów dźwiękowych i świetlnych mimo mojej prośby w tym zakresie. I tak oto stałem się wariatuńciem internetowym. Wariatuńciem internetowym, który w pewnym momencie zorientował się, że może wypromować się po to, by w przyszłości przekazywać treści cenne, treści ważne społecznie. Wariatuńciem, który doszedł do wniosku, że tą wariacją, tym szaleństwem takim, oczywiście granym szaleństwem, można zainteresować ludzi w Polsce. Proszę Państwa, co jest gorsze? Szaleństwo rzeczywiste,
czy szaleństwo, które prowadzi cię do sukcesu? A jeśli tak, to do jakiego sukcesu? Proszę Państwa, moim życiowym marzeniem było osiągnąć sukces prawdy. Różne są komentarze na mój temat w przestrzeni publicznej. To jest tak wielki walec PR-owski, że trudno z tym dyskutować, ale Państwo muszą wreszcie dowiedzieć się, że moim celem było przebić się do opinii publicznej z dramatem, jaki mnie spotkał w wieku 22, 23, 4 lat. Proszę Państwa, siedzi tutaj przed kamerą i przed Państwem człowiek, który ma 46 lat, a który ostatnich 26 lat spędził w sądach. Spędził ganiany biczem polskiego wymiaru sprawiedliwości, ganiany za to, że głosił prawdę. Co to, proszę Państwa, oznacza głosił prawdę? Głosił prawdę oznacza to, że jako pierwszy w Polsce doprowadziłem do zainicjowania śledztwa w sprawie nieprawidłowości w grupie PZU. Jak Państwo się domyślają, a ten, kto z Was jest zbyt młody, żeby to pamiętać, to jest moment, kiedy Polską rządzi akcja wyborcza Solidarność Mariana Krzaklewskiego. To jest czas, kiedy dzisiejsze PiSy, niepisy są scalone w jeden organizm polityczny i ten organizm ma swój rząd. Proszę Państwa, chwilę później w Polsce powstaje gigantyczna afera, afera Koloseum z udziałem Józefa J., skazanego na chyba 7 lat więzienia za to. I ten Józef J. w ramach tego konsorcjum finansowo-inwestycyjnego oszukał Skarb Państwa na 350 milionów złotych. W roku 2002 zostałem umocowany do windykacji tych należności. Proszę Państwa, jakie ogarnęło mnie zdumienie, gdy okazało się, że dłużnikami konsorcjum są polscy politycy, w większości. Proszę Państwa, te długi to nie były faktury i niezapłacenia takich faktur. Te długi w większości to były nieuzasadnione przelewy finansowe z konsorcjum finansowo-inwestycyjnego Koloseum do różnych osób pełniących w tamtym czasie najwyższe stanowisko państwowe. I o ile z tymi przelewami można było jeszcze dyskutować, o tyle nie można było dyskutować z odcinkami zrealizowanych czeków gotówkowych. Te czeki gotówkowe realizowali ludzie pełniący urzędy premiera, prezydenta, szefa jednego, drugiego, piątego ministerstwa, standardowi szeregowi posłowie, senatorowie, szefowie służb specjalnych, komendanci policji, prokuratorzy, sędziowie, różne osoby. Proszę Państwa, Józef Jędruch, ile ukradł z Koloseum, tyle przelał na rzecz wierchuszki polskiej sceny politycznej i administracji państwowej. Kupiono ode mnie te wierzytelności po cichutku. Ja też nikogo nie atakowałem. Działałem cały czas w imieniu na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej. I chwilę później rozpoczął się zmasowany atak na młodego, głupiego, niedoświadczonego życiowo Zbigniewa Stonogę, który niejednokrotnie przez swoją naiwność, nadmierne zaufanie do człowieka pchał się w tarapaty. Proszę Państwa, różne może krążyć o mnie zdanie, ale doprowadzenie do sytuacji uzyskania 118 wyroków uniewinniających i okupienie tego wieloletnim opluwaniem w mediach, takim samym jak dzisiaj, i okupienie tego, Szanowni Państwo, więzieniami, aresztami, wykonywaniem kary pozbawienia wolności, niezasłużonej, nieprawdziwej, jest rzeczą straszliwą. Myślałem, że
Na początku 2007 roku moja gehenna się raz na zawsze w życiu skończyła. Myślałem, że przejdę wreszcie do porządku dziennego, do zwykłego życia, do ojcostwa, do rodzicielstwa, do takich rzeczy, które państwu towarzyszą na co dzień. Chcąc się bronić w tamtych 118 procesach, zarzutach, częstokroć spotykałem składy sędziowskie, które widziałem, że są ustawione. Nie trzeba być wybitnym psychologiem, by takie wnioski wyprowadzić. To był jeszcze taki czas, kiedy nieco inaczej wyglądało orzecznictwo w zakresie pozbywania się sędziów, wyłączania ich. Więc jak widziałem, że nie ma już, proszę Państwa, szansy na merytoryczną obronę, to wstawałem na sali rozpraw, ubliżałem sędziemu czy prokuratorowi, zgłaszałem sam na siebie przestępstwo do prokuratury, stawiano mi zarzuty, prawdziwe zarzuty, ale taki sędzia lub prokurator ze sprawy był wyłączany z powodu tego, że był osobą pokrzywdzoną w innym postępowaniu. W taki sposób wówczas pozbywałem się ludzi układu i z układu. To właśnie te moje działania doprowadziły do tego, że w roku 2015 zasłużenie i prawdziwie byłem osobą 16-krotnie karaną za przestępstwa z artykułu 226, 216 i 212 kodeksu karnego, czyli pomówienie, znieważenie, zniesławienie. Jeden z wyroków, jedna ze spraw w roku 2004, 2005, 2006 była prawomocnym skazaniem na 3,5 roku więzienia mnie jako recydywisty, mimo że nigdy nie byłem karany. 25 lipca 2006 roku Sąd Najwyższy rozpoznał kasację prokuratora generalnego. Ona została wniesiona przez Irenę Okrągłą, to jest prokuratorka kojarzona ze starą częścią prokuratorów SLD, ale ona urzędowała jako zastępca prokuratora generalnego w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości był pan Zbigniew Ziobro w roku 2006. Ten wyrok Sąd Najwyższy 2KK86/06 uchylił i po wielu latach później w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli zostałem uniewinniony. To jest 4K118/10 Sądu Rejonowego dla Warszawy, przepraszam, Woli z 20 października 2010 roku. Proszę Państwa, było mi przykro po katastrofie smoleńskiej, gdy Jarosław Kaczyński nie mógł zrobić spokojnie kroku po Warszawie, bo wciąż ktoś miał do niego wąty, ktoś naigrywał się z niego. Nie dał mu przeżywać świętości śmierci swego brata i najbliższych. Pamiętałem doskonale w tyle głowy, że co by nie było, za czasów Zbigniewa Ziobro wniesiono kasację w mojej sprawie. Skutecznie. Więc kiedy w roku 2015 Andrzej Duda poprosił o poparcie go w wyborach prezydenckich, to poparcie uzyskał. Obiecał wtedy ułaskawienie, a dla mnie ułaskawienie poprzez zatarcie skazań wcześniej niż wynika to z norm ustawowych jest formą łaski prezydenta. Zatarcie, proszę Państwa, skazań w roku 2015 spowodowałoby to, że nie byłbym karany za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, a zatem mógłbym startować do polskiego Sejmu czy na urząd prezydenta. I w oparciu, proszę Państwa, o te ustalenia wtedy z Andrzejem Dudą założyłem Komitet Wyborczy Zbigniewa Stonogi i przystąpiłem do kampanii. I w czasie trwania kampanii wyborczej 2015 roku dowiedziałem się, że ułaskawienia nie będzie. Państwa uwadze umknął fakt, że KWW Stonogi był zarejestrowanym ogólnopolskim komitetem, czyli w co najmniej 23 okręgach wydano postanowienia o zarejestrowaniu list.
Takiej sytuacji w powojennej historii Polski nie było, ażeby sąd po uprzednim zarejestrowaniu listy, później w jakiś nieznany ustawie sposób tę listę wyrejestrował, czyli pominął treść swojego postanowienia natychmiast wykonalnego, bo takie są postanowienia, jeśli chodzi o te wydane w trybie kodeksu wyborczego. Czyli reasumując, Komitet Stonogi był ogólnopolski z powodu zarejestrowania co najmniej 23 okręgów, ale sąd po zarejestrowaniu 23 okręgów 3 wycofał i stał się komitetem nieogólnopolskim, czyli po zawodach. Ale po zawodach było już wtedy, kiedy dowiedziałem się, że nie będzie ułaskawienia. No bo ja nie mogłem startować, więc to wszystko nie miało głębszego sensu poza wydaniem kupy pieniędzy na kampanię wyborczą 2015 roku. Ale nie o polityce wprost będzie dzisiaj mowa. Proszę Państwa, dzisiejszy film to film o zniszczeniu człowieka przez Polskę. Nie zniszczył mnie Leszek Miller, nie zniszczył mnie, proszę Państwa, Jarosław Kaczyński, nie zniszczył mnie Zbigniew Ziobro. Zniszczyła mnie Polska. Dlaczego? Proszę Państwa, na wszelkich dokumentach sądowych i prokuratorskich mówi i decyduje o moim losie Rzeczpospolita Polska. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, to w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej byłem skazany prawomocnie na 3,5 roku więzienia z recydywistami, nie będąc winny i nie będąc recydywistą. 1994 rok, 9 kwietnia, mój ślub z pierwszą i jedyną żoną. W 95 rodzi się syn Przemek. I to dziecko już od 2002 roku musi spotykać się z przeszukaniami w domu, z policją, z sądami, później z więzieniem, z widzeniami w więzieniu. I jak dziś pamiętam, że Przemuś bardzo tego taty pragnął. Czasami 6, 7, 8, 10-letnie dziecko nie ma takiego poczucia przywiązania do ojca, potrzeby tego ojca, jaką miał Przemek. Proszę Państwa, wyniszczanie człowieka, stygmatyzowanie go postępowaniami karnymi jest rzeczą nie do przejścia dla normalnego człowieka, jeśli chodzi o jedną sprawę, dwie, trzy, ale 118. Ja mam nadzieję, że Państwo teraz rozumieją to moje powiedzenie, odbiera ci smak życia, bo to odbiera smak życia, bo to autentycznie zabiera nam wszystko, co w życiu najważniejsze. Profilaktycznie. Profilaktycznie. W 2015 roku Rzeczpospolita Polska na nowo postanawia odebrać mi odzyskiwany i odzyskany w części przymiot wiarygodności. Rzeczy dzieją się bardzo szybko. Pokazanie ludziom, że ktoś trafia do więzienia, jest ostatecznym załatwienie sprawy. I ludzi nie interesuje to, czy ten człowiek trafia do więzienia z tytułu aresztowania, czy już wykonywania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem. Bo tak nas przyzwyczajono przez lata, że jak coś pokazują w telewizji albo w internecie, że kogoś zamknięto, zatrzymano, aresztowano, to jest koniec. To jest wyrok, kara, dobrze, że siedzi. Kochani ludzie,
O mojej postawie społecznej i o moralności porozmawiamy w tym monologu trochę później. Kochani ludzie, trafia ktoś z prawomocnym orzeczeniem o karze do więzienia za przestępstwo przeciwko mieniu. Jak można takiego człowieka na 5 miesięcy przed końcem kary tak strasznie nakręcić na możliwość udziału w ślubie swego syna, tego mojego syna Przemka. Dać mu do ręki dokument, że możesz i będziesz na ślubie syna, zawieziemy cię w konwoju, a następnie na parę godzin przed cofnąć taką decyzję. Jak można człowieka potraktować tak, by kilka godzin później wziął sznurek i się powiesił? Bo ja się, proszę Państwa, powiesiłem. Mnie w zakładzie karnym w Siedlcach odcięto ze sznurka. Rozpoczyna się droga Golgota, o jakiej bardzo przepraszam każdego z Państwa, który mógłby się poczuć urażony tym. I tak tymi słowami, i tak się rozpoczyna Golgota, proszę Państwa, przysięgam, nie słabsza niż Golgota Żyda w Auschwitz. Bo można człowieka zabić w ciągu sekundy, ale można człowieka zabijać latami. Wiozą mnie na obserwację psychiatryczną do Pruszkowa. Najprawdopodobniej lekarze nie zgodzili się na wydanie opinii takiej, jakiej oczekiwało państwo polskie, Rzeczpospolita Polska. I wiozą mnie, proszę Państwa, Siedlec do szpitala w Pruszkowie, zostaje przyjęty na oddział obserwacji sądowej i 2 godziny później przyjeżdża po mnie 8 radiowozów wypełnionych policją uzbrojoną po zęby. Po człowieka, który do końca kary ma wtedy 4 miesiące. Wiecie dlaczego? Bo sąd napisał postanowienie, że powiedzieli policjanci z CBŚ w Gdańsku, że stonoga może uciec lub mogą go odbić nieznani sprawcy. I wiozą mnie, proszę Państwa, do zakładu karnego numer 2 w Łodzi, też na oddział obserwacji sądowej. Normalnego człowieka do obserwacji pozbawiają na wejściu w zakładzie karnym numer 2 w Łodzi ubrań swoich, żywności swojej, papierosów, od których jestem uzależniony, telewizora, czajnika, szklanki podstawowych rzeczy i zamykają w celi dla niebezpiecznych. Proszę Państwa, zaplanowana obserwacja była na 6 tygodni. To, co mi tam robiono. 2 funkcjonariuszy prowadzało mnie do łaźni i kiedy ja się pod prysznicem myłem, oni stali przy mnie w odległości metra, a ja nagi się myłem. Nakazywano kontrolowania moich rozmów z adwokatami, nagrywania tych rozmów. Miała trwać 6 tygodni. Jak im dałem obserwacje, jak im dałem poniewieranie człowiekiem, to po tygodniu napisali wniosek do konwojówki w Warszawie, żeby już pana stonogę zabierać, bo już obserwacja się zakończyła, jest zdrowy. I wracam, proszę Państwa, do Warszawy. Pierwszego marca 2018 roku. Do aresztu śledczego w Warszawie wpływa postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie 9KO 314/17 o natychmiastowym wstrzymaniu wykonania kary wobec mnie, albowiem
okoliczności podane przeze mnie we wniosku o wznowienie postępowania są tak doniosłe, że karę natychmiast należy zatrzymać i przychodzi wraz z tym nakaz zwolnienia. Jestem przygotowywany do zwolnienia. Tego dnia wywożą mnie na CITO policja do Krakowa. W Krakowie stawiają zarzuty w sprawie Wiamotu i zostaję tymczasowo aresztowany. Od tego momentu, kochani ludzie, od 1 marca 2018 roku mam koniec widzeń z żoną, z dziećmi, koniec telefonów. Traktowany w więzieniu jako tak zwany medialny, muszę siedzieć sam w celi. Z kamerami w celi i z kamerami w toalecie. Wszystkie moje kary dyscyplinarne, za co zostałem ukarany w więzieniu, wynikały z mego zachowania, które wymuszało na służby więziennej nieskutecznie osadzenie mnie w celi wieloosobowej w normalnej turze spacerowej. Nie chcieli się na to zgodzić. To była ta dodatkowa forma represji człowieka już wtedy nieskazanego, a tymczasowo aresztowanego. Wyrok przestał funkcjonować. Utracił klauzulę prawomocności, wykonalności. Kochani ludzie, najdłużej w jednym więzieniu byłem do 3 dni. Wożono mnie od aresztu do aresztu, od sądu do sądu. Po 2 miesiącach nie wiesz, jak się nazywasz. Po 4 miesiącach nie wiesz, czy cię boli. Po 6 miesiącach nie wiesz, gdzie masz tyłek, a gdzie masz głowę. Po roku jesteś chodzącym trupem. Te wszystkie zarzuty w kieleckiej sprawie, to są moje listy, 188 listów napisanych do Ziobry i tych wszystkich innych, w których ich wyklinam za to, że siedzę sam w celi, za to, że nie mam widzeń z rodziną, z żoną, że nie mam telefonów. Tak długo, proszę Państwa, ich w listach codziennie wyklinam, że każą mnie uznać za niebezpiecznego i wiozą do zakładu karnego w Rzeszowie na oddział 11 NK. Over maksimum jednego dnia 16 razy rozbierany do naga. Tak długo, mimo dokumentacji medycznej już, jak w więzieniu lekarz więzienny komuś pisze, że jego życiu zagraża niebezpieczeństwo, ja Państwu proszę mi wierzyć, czasami lekarz więzienny trupowi, nieboszczykowi by nie napisał takiej opinii. Jak już tam piszą, że możesz w każdej chwili umrzeć, to ty jesteś gotowym trupem. A w rzeszowskim więzieniu wszyscy lekarze, jak jeden mąż, pisali, jeżeli nie zostanie odstawiony czynnik stresogenny wobec Zbigniewa Stonogi, grozi mu śmierć. Tak długo, proszę Państwa, trzymano mnie na enkach, aż dostałem udaru mózgu. Musiałem dostać udar mózgu, by zdjąć mi enkę, by dać mi widzenia z żoną, z dziećmi. Musiałem przypłacić prawie życiem, żeby w demokratycznym państwie prawa móc mieć prawa takie, jakie ma każdy bandyta w Polsce, który siedzi w więzieniu. Wyszedłem z tego więzienia. Nie zwolniono mnie z uwagi na stan zdrowia. Sędzia Kolanko z krakowskiego sądu powiedział, że skoro ja się nie chcę leczyć w warunkach więziennych, to muszę zapłacić kaucję 200 tysięcy. Zrzuciliście się na nią w część. Patikati będzie miała miejsce dopiero w grudniu 2019 roku. Ale wszystko to, co robi Ziobro mojej żonie, mojemu synowi i mnie, jest przygotowywane. Ja to dziś widzę w faktach w 16, 17, 18.
Więc nie jest tak, jak wam się wydaje, że Ziobro mści się za artykuł wyborczej Wojtka Czuchnowskiego w lutym 2020 roku. We wrześniu wyszedłem na wolność. W grudniu jechałem na operację do Centrum Onkologii Bydgoszczy. Po drodze mnie z autostrady zdjęli o 4 rano. W styczniu 7 zdjęli mnie z autostrady o 7 rano za znieważenia Ziobry. Pojechałem w lutym ponownie do Centrum Onkologii. Zabrali mi rano żonę i syna. Z Bydgoszczy do Lublina jechałem niecałe 3 godziny. Proszę państwa, wyobraźcie, jak jechałem. Napiliśmy się z adwokatami w Lublinie szampana, żeby oblać to, że mnie nie aresztowano. Nie wytrzeźwieliśmy do rana, a rano o 6 w hotelu europejskim w Warszawie policja, komenda stoczna policji. Jest pan zatrzymany do sprawy prokuratury w Warszawie. Proszę państwa, tego typu działanie, rozproszone na wiele prokuratur, na wiele zarzutów w stosunku do jednej osoby, gdzie przepisy kodeksu postępowania karnego nakazują prowadzenie śledztwa pod jednym śledztwem, są prześladowaniem, którego, szanowni państwo, nie powstydziłby się Stalin. Proszę mi wierzyć. ...46 lat. ...26 w sądach. To się państwu pochwalę, co przez te 26 lat oprócz sądów zrobiłem. Proszę państwa, przez te 26 lat sądów zrobiłem, nie było Facebooków jeszcze. W wieku 17 lat zacząłem zajmować się domem dziecka w Turawie. Później był remont szpitala w moim rodzinnym Ozimku. Później był zakup karetki reanimacyjnej w moim rodzinnym Ozimku. Później był remont sali operacyjnej w moim rodzinnym Ozimku. Później była pomoc istotna w rozbudowie szpitala w moim Ozimku. Później była pomoc w budowach kościołów na Opolszczyźnie. Później była gigantyczna pomoc na remont wałów jasnogórskich. Później była fundacja, duża pomoc dla niewidomych w Nowym Stawie. Później, proszę państwa, było przygotowywanie z wielce szanownym panem Janem Wnukiem, burmistrzem Radzymina i wielce szanownym panem Kowalskim miasta Radzymin do wizyty Ojca Świętego w 1999 roku. To była też budowa pomnika Drogi Golgoty Narodu Polskiego 1920 roku. W Radzyminie to była budowa lądowiska dla śmigłowców Jana Pawła II, to było ogrodzenie cmentarza, to były lampy przydrożne w Radzyminie. Wreszcie, proszę państwa, później służyłem Polsce, zbierając na rzecz Skarbu Państwa pieniądze, które Józef Jędruk z KFI Koloseum ukradł, za co został prawomocnie skazany. Moja działalność publiczna, pomocowa dla ludzi, to jest najświeższe lata. 2014 rok rozpoczęło się od pana Zbigniewa, bohatera z Wałbrzycha, który odmroził sobie nogi, ratując tonące dziecko. Kupiłem mu protezy, notabene przez fundację Agory. Później był Wiktorek, jeśli dobrze pamiętam, któremu, niepełnosprawnym, któremu ukradziono samochód. Tak się to zaczęło. Zobaczyłem w 5 sekund, że ja mogę swoją popularnością ludziom pomóc tylko właśnie poprzez Facebooka, poprzez pokazanie danej sytuacji. Proszę państwa, był taki moment, kiedy wielce szanowny pan Jerzy Owsiak powiedział w którymś z wywiadów, kto jest w Polsce znany? Prezydent? Premier? Ja? Nie, Zbigniew Stonoga jest najbardziej znaną postacią, bo ja się, gdzie się nie ruszę, mówi Jerzy Owsiak, tam słyszę Zbigniew Stonoga. I tak było. I proszę państwa,
ten straszny organizm wykolejeńców z PiS-u wpadł na pomysł genialny. Chodźcie, oskarżymy go o defraudację pieniędzy fundacji. Nieważne jak. I proszę Państwa, to rozpoczęło już w 16 roku. W 16 roku tę samą sprawę prowadziła prokuratura okręgowa w Radomiu i umorzyła, bo nie było żadnych dowodów na moje przestępstwo. I na tym samym materiale dowodowym teraz proceduje prokuratura lubelska. Po co? Jeśli nie było skazania w tej sprawie, ono nigdy nie nastąpi, bo wiem, co robiłem. Publicznie pokażmy, że to złodziej jest. Ludzi chorych okradał. Koniec. Postanowienie. Kto nie widział, niech wpisze w internecie, na YouTubie sejmowe więzienie. Kto nie widział tego filmu, a obejrzy, zrozumie motywy mego działania. Bardzo cię proszę, jeśli oglądasz ten film, udostępnij go. Pokaż go ludziom. Bo jestem, proszę Państwa, w Polsce osobą prześladowaną. Razem z moją żoną, z moim dorosłym synem 25-letnim, z moim 12-letnim synem. U nieletniego dziecka 12-letniego zablokowano, proszę Państwa, nieruchomości, które dziecko ma od urodzenia. Zablokowano rachunek bankowy nieletniego 12-letniego dziecka. To jest Polska? Jestem człowiekiem wykończonym. Jestem człowiekiem żyjącym w beznadziei. Jestem człowiekiem prześladowanym przez Rzeczpospolitą Polską. Ale ja wciąż jestem człowiekiem. Ja wciąż domagam się tego, by mieć prawo co najmniej takie w Polsce, jakie mają zwierzęta przewożone do ubojni w samochodach transportowych. I jeżeli drogi Zbigniewie Ziobro i jeżeli Jarosławie Kaczyński uważacie, że ja spuszczę stąd, to jesteście w gigantycznym błędzie. Codziennie, gdy wstaję rano i każdego wieczora, gdy się kładę spać, marzę o tym, by w moje ręce trafiły materiały, których by nikt w życiu nie opublikował, a które by was politycznie wycięły. Jeżeli takie trafią, to zrobię to, brewka mi nie dygnie. Zarzucacie mi, ludzie, niektórzy, jakieś służby specjalne. Nikt ze służb nie siedzi, to nie w tym rzecz. Ale ja teraz apeluję do służb specjalnych, komunistycznych, byłych, zreformowanych i aktualnych. Jeżeli wśród was jest ktoś, kto ma zero-jedynkowy materiał na Ziobro lub na Kaczyńskiego, to dajcie mi ten materiał, bo on z dnia na dzień traci wartość. Traci wartość dlatego, że brakuje już teraz milimetrów do przejęcia Polski przez oszołomów wspieranych przez pedofili z kleru. I brakuje milimetra do wyizolowania nas zupełnego z Europy. I jeżeli jesteś, czy to ty, stary SBK-u, czy to ty, były funkcjonariuszu Urzędu Ochrony Państwa, czy to ty, były funkcjonariuszu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, jeżeli jesteś patriotą i masz coś na tych wykolejeńców, którzy są w stanie przez 26 lat mordować jednego człowieka, jego rodzinę i jego dzieci. A przez to i ciebie, i twoją, i moją, i naszą Polskę. To daj mi te materiały. Bo może być za późno.
Jeszcze jedna rzecz przy okazji tego filmu. Do sędzi, która skazała mnie w ostatnich dniach z Ostrowi Mazowieckiej za to, że w nieustalonym miejscu i czasie 2002 roku uderzyłem nieustaloną osobę celem zmuszenia jej do zwrotu nieustalonej wierzytelności, która skazała mnie na 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. Proszę pani, ja wiem, że w sądzie rejonowym zarabia się 8-9 tysięcy. Proszę pani, ja wiem, że większość z was, sędziów, prokuratorów, ma kredyty. I ja wiem, że też się boicie. Nie mam do pani pretensji. Tylko być sędzią to być człowiekiem. I nie można swego człowieczeństwa nigdy zamienić na 8 albo 9 tysięcy. Nie wolno go nigdy zamienić na awans do sądu okręgowego czy apelacyjnego. Nie wolno go zamienić na delegację do prokuratury okręgowej czy regionalnej. Wszyscy jesteście po studiach nauki logicznej. Wszyscy jesteście ludźmi świadomymi tego, co robicie, bardziej niż ktokolwiek inny, który prawa nie skończył w Polsce. To wy, sędziowie i prokuratorzy, pozostajecie dzisiaj ostatnią deską ratunku dla Polski i Polaków. To wasze poczucie sprawiedliwości, a przeto i moralności u jej podstaw, będzie ostatecznie miało wpływ na to, czy Polska stanie się państwem totalitarnym, czy będzie miała jeszcze szansę na powrót do demokratycznych kierunków jej rozwoju. I to nie są żarty, i to nie jest interes mój. To jest interes całego narodu. Narodu, którego jeszcze nikt od 1945 roku nie sponiewierał przez 5 lat tak, jak sponiewierał teraz go Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński z pomagierami. Wszystkim sędziom i prokuratorom, wszystkim ofiarom stalinowskich prześladowań Ziobry, wszystkim lekarzom, szczególnie panu profesorowi z Krakowa, wszystkim policjantom, prokuratorom, którzy przeciwstawili się tej tyranii, tego podeptania prawa, bardzo dziękuję. Dziękuję wam w imieniu własnym i mojej rodziny, że jesteście, że właśnie zawalczyliście o Polskę. Panie sędzio Juszczyszyn, pani sędzio Bator, panowie sędziowie Mazur, panowie sędziowie z Krakowa, proszę wybaczyć po udarze, nie pamiętam tak na cito nazwisk. Panie sędzio Tuleja, dziękuję wam. Dziękuję wam, że jesteście. Dobrej nocy.